Dzień dobry, witam Państwa na 12 już wykładzie z wstępu do matematyki obliczeniowej. Dzisiejszy i kolejny wykład poświęcimy nowemu zagadnieniu, a tak zwanemu problemowi interpolacji. Co to jest interpolacja? O interpolacji można mówić tak, jak sugeruje ten cytat, który Państwo tutaj widzicie z filmu Dowód, jako o łączeniu punktów. Wyobraźmy sobie, że mamy skończony ciąg punktów i każdym punktem mamy związaną pewną liczbę. Na tym rysunku są to liczby całkowite, nawet naturalne, ale można myśleć o jakichkolwiek liczbach rzeczywistych. I teraz interpolacja polega na znalezieniu takiej funkcji, która przejdzie przez wszystkie te punkty w zadanej kolejności. Czyli dla argumentu 0 przejdzie przez punkt o numerze 0, dla argumentu 1 przez punkt o numerze 1 i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem dla podanego argumentu x przejdzie przez podany punkt y. Oczywiście dla wszystkich Państwa jest jasne, że takich funkcji jest nieskończenie wiele. W związku z czym problem interpolacyjny zawsze rozważa się w pewnej klasie funkcji, dla pewnej kategorii funkcji. My na dzisiejszym wykładzie skupimy się na tym najprostszym sformułowaniu problemu interpolacyjnego, czyli będziemy szukali funkcji wielomianowej, będziemy szukali wielomianu, który w zadanych argumentach będzie przyjmował zadane wartości. Zagadnienie interpolacji wielomianowej w sposób formalny można przedstawić następująco. Danych jest z parami różnych n plus 1, parami różnych argumentów x0 aż do xn oraz odpowiadające im wartości y0 do yn. Szukamy wielomianu najniższego możliwego stopnia, tak aby w każdym xi wartość tego wielomianu, czy wartość funkcji wielomianowej była równa yi. Tutaj zakładamy, że x i y należą do ciała, jakkolwiek te wartości mogą niekoniecznie należeć do ciała, mogą też należeć do przestrzeni liniowej bądź przestrzeni afinicznej nad tym ciałem. Ten problem nadal będzie sformułowany dokładnie w ten sam sposób. Geometrycznie możemy to interpretować w ten sposób. Danych jest ileś tam argumentów odpowiadających im wartości. Możemy to geometrycznie wyobrażać sobie jako po prostu punkty na płaszczyźnie. No i teraz szukamy takiego wielomianu, żeby wykres funkcji wielomianowej przechodził przez wszystkie te punkty. No, dla tych punktów, dla tych pięciu punktów, które mieliśmy zaznaczone tutaj w tym przykładzie, wyglądałoby to w sposób następujący, taki jak pokazuje ten wykres. Podstawowym wynikiem z zakresu interpolacji wielomianowej jest następujące twierdzenie pochodzące od Lagrange'a, które mówi tyle, że dla każdego układu parami różnych argumentów x0 do xn oraz dowolnych wartości y0 do yn istnieje dokładnie jeden wielomian stopnia nieprzekraczającego n, czyli o jeden mniej niż, co najwyżej, stopień wielomianu jest co najwyżej o jeden mniej niż liczba argumentów. Taki wielomian, który spełnia nasze zadanie interpolacyjne, czyli w każdym punkcie xi przyjmuje wartość yi. Zanim pokażemy dowód, zastanówmy się, skąd wziął się ten stopień. No jeżeli mielibyśmy do czynienia z jednym argumentem, z jednym xem, z jednym yiem, no to wystarczy nam wielomian stały. Po prostu przyjąć wielomian stały równy y0, no na pewno on wszędzie ma wartość y0, w szczególności x0 też będzie miał wartość y0. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z dwoma punktami, x0, y0 oraz x1, y1, no to wiadomo, że istnieje prosta przechodząca przez te dwa punkty, czyli istnieje wielomian stopnia 1, który spełnia nasze zadanie interpolacyjne. Znowuż, dla dwóch punktów mamy stopień 1. Analogiczny sposób przez dowolne trzy punkty, które nie leżą na jednej prostej pionowej, można przeprowadzić parabolę, w związku z czym dla trzech punktów, trzech x-ów, trzech y-ków istnieje wielomian stopnia 2,
który spełnia dane zadanie interpolacyjne. No i właśnie w sposób ogólny rozwiązanie jest takie, że dla n plus 1 punktów istnieje wielomian stopnia co najwyżej n, dokładnie jeden taki wielomian stopnia co najwyżej n, który spełnia zadanie interpolacyjne. Tutaj mamy nierówność dotyczącą stopnia, dlatego że no może się tak zdarzyć, że powiedzmy mamy 3 punkty, ale wszystkie 3 punkty leżą na jednej prostej, są współliniowe. Wtedy rozwiązaniem takiego zadania będzie nie wielomian stopnia 2, tylko wielomian stopnia 1. I analogicznie dla większej ilości punktów również możemy mieć, może się tak zdarzyć, że wielomian będzie, ten jeden, jedyny wielomian, który istnieje, będzie stopnia w rzeczywistości niższego niż by to wynikało z liczby punktów. Przejdźmy teraz do dowodu tego twierdzenia. Po pierwsze pokażemy jedyność rozwiązania, czyli najpierw pokażemy, że taki wielomian, o ile istnieje, to jest dokładnie 1, potem pokażemy istnienie. Jedyność wynika z następującego argumentu. Przypuśćmy, że mamy dwa wielomiany spełniające nasze zadanie interpolacyjne. Czyli powiedzmy, że mamy wielomiany f, g o współczynnikach w ciele k i takie, że f od x i jest równe y i, no ale to y i jest równocześnie równe g od x i, no i to zachodzi dla każdego i od 0 aż do n. Leżących od 0 aż do n. No oraz zgodnie z naszym z tezą twierdzenia mamy dwa takie wielomiany, oba stopnia mniejszego lub równego n, czyli jednocześnie stopień f'a i stopień g są oba nieprzekraczające n. Są mniejsze bądź równe od n. No, z tych dwóch rzeczy wywnioskujemy następującą fakt. Jeżeli teraz oznaczymy sobie przez h wielomian, który jest różnicą f minus g, no to na pewno mamy różnicę dwóch wielomianów stopnia nieprzekraczającego n, w związku z czym stopień wielomianu h też nie przekracza n. Czyli stopień h jest mniejszy bądź równy od n. No ale jednocześnie, jeżeli teraz policzymy wartość h w którymkolwiek z tych argumentów x i, no to będziemy mieli f od x i odjąć g od x i. No ale f od x i to jest y i. G od x i to też jest y i. Czyli dostajemy 0. I to jest dla każdego i pomiędzy 0 a n. No to w takim razie z tego wynika, że wielomian h ma co najmniej n plus 1 pierwiastków. H ma co najmniej n plus 1 pierwiastków. No ponieważ każdy z tych punktów x0 do xn jest pierwiastkiem wielomianu h, czyli h ma co najmniej n plus 1 pierwiastków. No ale teraz popatrzmy na następujące dwa fakty. H ma co najmniej n plus 1 pierwiastków i jednocześnie stopień H nie przekracza n. No, z tych dwóch rzeczy wynika, że jedyna możliwość jest taka, że wielomian niezerowy nie może mieć więcej pierwiastków niż jego stopień, w związku z czym jedyna możliwość jest taka, że H jest wielomianem zerowym. Czyli h jest równe 0, no ale to oznacza, że wielomiany f oraz g są równe. Czyli f jest równe g. No i to kończy dowód pierwszej części. To
to pokazuje, że faktycznie, że taki wielomian, o ile istnieje, to musi być jedyny. Przejdźmy zatem teraz do drugiej części dowodu. Pokażemy istnienie takiego wielomianu. Istnienie pokażemy w sposób efektywny. Pokażemy konkretny wzór na ten wielomian. Zacznijmy od następującej obserwacji. Jeżeli weźmiemy sobie, ustalmy sobie dowolnie ten xi, no to wielomian x minus xj, no powiedzmy, że taki, zaczniemy od tego, no to taki wielomian ma, zeruje się w xj, ma pierwiastek w xj. Pierwiastek w xj. Nic poza tym nie wiemy. No to teraz rozważmy, to będzie powiedzmy punkt pierwszy. Punkt drugi. Rozważmy teraz wielomian. Podzielmy ten wielomian przez xi minus xj. Xj. Podzielimy go przez xi minus xj. No to on nadal ma pierwiastek. No, oczywiście wielomian, bo podzieliliśmy przez wartość stałą. Tutaj zmienną jest tylko x. Czyli tak, nadal mamy pierwiastek w xj. No a natomiast w punkcie xi mamy jedynkę. W xi przyjmuje wartość 1. Oczywiście tutaj zakładamy, że i jest różne od j. Będzie dla i różnego od j. Dla i różnego od j. Ma pierwiastek xi, xj, a w xi wartość 1. Wartość 1. No to teraz trzeci krok. Rozważmy iloczyn tego typu wielomianów. Czyli iloczyn po wszystkich jotach różnych od i. X minus xj przez xi minus xj. No to ten ma pierwiastki w każdym xj różnym od i, czyli ma pierwiastki w xj dla wszystkich jotów różnych od i. No a w punkcie xi to jest iloczyn jedynek, czyli też jest równy 1. W xi ma wartość 1. No to teraz, jeżeli ten wielomian, krok czwarty, jeżeli teraz ten wielomian pomnożymy przez yi, no to będzie miał wartość yi. No jedynkę pomnożymy przez cokolwiek, no to wyjdzie to cokolwiek. Czyli teraz weźmiemy sobie wielomian yi razy to, co przed chwilą. Za każdym razem mamy do czynienia z wielomianem, w związku z czym tutaj zmienna jest tylko w liczniku. To jest y. Po y-kach różnych od i będziemy mieli x minus xj przez xi minus xj. No to w takim razie ma pierwiastki, tak jak przed chwilą, ma pierwiastki w xj dla wszelkich jotów różnych od i. No a w xi wartość 1. Czyli dokładnie tak jak chcieliśmy w naszym zadaniu interpolacyjnym. No ale to na razie dotyczy jednego yi. No to teraz ostatni krok. Krok piąty. No wystarczy wziąć sumę tego typu wielomianów. Weźmy sobie przez f. Oznaczmy sumę wielomianów z kroku czwartego. Czyli sumę po wszystkich i równych od 0 aż do n. Yi razy iloczyn po jotach różnych od i. X minus xj przez xi minus xj. No to jeżeli w ten sposób skonstruujemy
nasz wielomian. Zadamy ten wielomian takim oto wzorem. No to z wcześniejszych rozważań wynika, że tak. F od dowolnego xi, no to będzie dla wszystkich jotów, powiedzmy od xk, czytelni, f od xk, to dla i różnych od k będziemy mieli 0. W punkcie dla i równego k będziemy mieli z punktu czwartego yk, no i we wszystkich pozostałych punktach mamy 0, czyli łącznie otrzymujemy yk i to dotyczy każdego k, czyli to kończy dowód. To pokazaliśmy, że taki wielomian istnieje, ponieważ wskazaliśmy eksplicite wzór na ten wielomian. Czyli pokazaliśmy nie tylko istnienie, ale pokazaliśmy bezpośrednio wzór, bezpośrednio pokazaliśmy postać takiego wielomianu. Zatem wracając do naszego twierdzenia, udowodniliśmy to twierdzenie, co więcej, pokazaliśmy, jak ten konkretny wielomian wygląda, jak wygląda wzór wielomianu. Czyli pokazaliśmy nie tylko dowód istnienia, pokazaliśmy również jawnie wzór na ten wielomian. Teraz, jak już mamy konkretny wzór, to rozważmy przykład. Zobaczmy na przykładzie, jak działa ten wzór. Ten wzór notabene nazywa się wzorem interpolacyjnym Lagrange'a, jak Państwo widzicie na górze ekranu. To jest wzór interpolacyjny Lagrange'a. I teraz na przykładzie ustalmy konkretnie punkty i na przykładzie policzmy sobie, jak będzie wyglądał wielomian interpolacyjny Lagrange'a. Pokażemy za pomocą wzoru interpolacyjnego Lagrange'a, jak rozwiązać następujący problem interpolacyjny z czterema punktami. X0, przyjmijmy sobie następujący problem, niech X0 to będzie 0, X1 niech to będzie 1, X2 to będzie minus 1, X3 to będzie 2. I w tych punktach chcemy przyjmować następujące wartości. Y0 to będzie minus 4, Y1 to mam minus 2, Y2 niech to będzie, powiedzmy, minus 10 i Y3 niech to będzie 2. Czyli taki problem interpolacyjny chcemy rozważyć. Czyli szukamy takiego wielomianu. Napiszmy to może explicite jeszcze za tym pierwszym razem. Szukamy wielomianu f takiego, że właśnie f od 0 to ma być minus 4, f od 1 to ma być minus 2, f od minus 1 f od minus 1 to ma być minus 10, no i w końcu f od 2 to ma być 2. No, wykorzystamy w tym celu wzór interpolacyjny Lagrange'a, który przed chwilą udowodniliśmy, czyli w takim razie wielomian f jest postaci. No to będzie suma takich czterech iloczynów. To jest yi razy iloczyn po jotach różnych od i, czyli yi w naszym przypadku to jest minus 4 razy iloczyn takich ułamków, że to jest tak, x odjąć każdy pozostały xj, czyli na przykład x odjąć 1 przez x i odjąć xj, czyli teraz miejsce x wstawiamy x0, czyli to jest 0 odjąć 1 razy, no i teraz x odjąć minus 1, czyli x dodać 1, no i w mianowniku mamy to samo, tylko zamiast x mamy 0. 0 dodać 1. Następnie będziemy mieli x odjąć 2, a w mianowniku będziemy mieli 0 odjąć 2. No to jest pierwszy składnik sumy. Teraz drugi składnik sumy. Mamy minus 2. Y jest minus 2, czyli dodać.
minus 2 razy podobny iloczyn, czyli teraz będziemy mieli tak, x odjąć 0 przez, no i teraz x i to jest 1, czyli 1 odjąć 0 razy x odjąć minus 1, czyli x dodać 1 przez 1 dodać 1. I w końcu x odjąć 2 przez 1 odjąć 2. X odjąć 2 przez 1 odjąć 2. Plus, no kontynuujemy, teraz kolejna wartość to jest minus 10. Czyli minus 10 razy odpowiedni iloczyn. X odjąć 0 przez tutaj dla tutaj odpowiednim x i to jest minus 1, czyli minus 1 odjąć 0 razy x odjąć 1 przez minus 1 odjąć 1, no i w końcu x odjąć 2 przez minus 1 odjąć 2. Dodać. No i ostatni składnik sumy to jest ten, który odpowiada dwójkom. Czyli tutaj będziemy mieli kolejną wartość, to jest dwójka. No już nawet nawias niepotrzebnie pisze na ten nawias, tutaj nawias akurat nie był potrzebny. I teraz mamy tak, x odjąć 0. No argumentem też jest dwójka, x3 to jest dwójka, czyli 2 odjąć 0 razy x odjąć 1 przez 2 odjąć 1, no i w końcu x dodać 1, odjąć minus 1, czyli x dodać 1 przez 2 dodać 1 równa się. No i teraz wyliczmy po prostu ile tutaj dostajemy. To jest równe. No w związku z czym tak, w liczniku mamy minus 4, w mianowniku, jak pomnożymy te trzy mianowniki przez siebie, to mamy minus 1 razy 1 razy minus 2, czyli w mianowniku mamy dwójkę, minus 4 przez 2. No a teraz wielomiar, jak uzyskamy, tak, jeżeli weźmiemy same x, no to mamy x do trzeciej. No i teraz analogicznie ze wzorów Wiety, przy x kwadrat, to znaczy musimy, to będziemy mieli minus 1 plus 1 minus 2, czyli x, czyli minus 2 razy x kwadrat. Przy x będziemy mieli minus 1 razy 1, to jest minus 1, minus 1 razy minus 2 to jest 2. I 1 razy minus 2 to jest minus 2, czyli łącznie minus 1, czyli minus x. No a wyraz wolny to będzie minus 2, minus 1 razy 1 razy minus 2, czyli plus 2. Czyli w pierwszym nawiasie mamy tyle. Teraz drugi nawias. W liczniku znowuż mamy minus 2, w mianowniku mamy tak. 1 razy 2 razy minus 1 to będzie minus 2. To będzie minus 2. No a teraz ten licznik to jest tak, x do trzeciej. Tutaj możemy, to mamy x razy x plus 1, x minus 2. No to teraz łatwo jest to wymnożyć. Przy x kwadrat ze wzoru Wiety będziemy mieli 1 i minus 2, czyli minus 1, czyli minus x kwadrat. Przy x będziemy minus 2 razy 1, czyli minus 2. No i wyrazu wolnego oczywiście nie ma, dlatego że jeden z wyrazów wolnych jest 0, w związku z czym jak pomnożymy wszystkie trzy wyrazy wolne, to będziemy mieli też 0. Dodać. Kolejny ułamek. W liczniku mamy minus 10. W mianowniku będziemy mieli minus 1 razy minus 2 razy minus 3. Minus 2 razy minus 3 to jest 6, razy minus 1 to jest minus 6. Minus 6. I teraz znowuż w liczniku będziemy mieli tak, x do trzeciej.
razy. Teraz z wzoru wiety przy x kwadrat będziemy mieli minus 1, minus 2 i 0, czyli minus 3, minus 3x kwadrat. Przy x będziemy mieli tak, minus 1 razy minus 2 to jest 2, te pozostałe dwa wyrazy są zerowe, czyli plus 2x. I wyrazu wolnego oczywiście znowuż nie ma, dlatego że mamy jedno z 0. No i teraz ostatni ułamek, musimy przesunąć troszkę ekran, tablicę na ekranie. Będziemy mieli tak, w liczniku mamy dwójkę, w mianowniku będziemy mieli, ops, tutaj coś jest nie tak, teraz widzę, że tutaj w tym miejscu miała być jedynka. Mamy 2 minus 1. Czyli mamy tak, 2 razy 1 razy 3, czyli 6, 2 szóste razy i ułamek będzie x do trzeciej. I znowuż korzystamy ze wzorów wiety. Tu mamy x minus 1 razy x plus 1, czyli x kwadrat minus 1 razy x, to będzie x do trzeciej minus x. Ok, tu nawet skorzystaliśmy z wzoru skróconego mnożenia. No to teraz wyliczmy to do końca. Będziemy mieli tak, przy x do trzeciej, pierwszym nawiasie mamy x do trzeciej mnożone przez minus 2, w drugim nawiasie x do trzeciej mnożone przez 1, w trzecim nawiasie x do trzeciej mnożone przez 10 szóstych, czyli przez 5 trzecich, czyli plus 5 trzecich i w trzecim nawiasie 2 szóste, czyli 1 trzecia, plus 1 trzecia. To jest razy x do trzeciej, czyli x do trzeciej. Teraz bierzemy x kwadrat. X kwadrat. Pierwszy nawias mamy tak, minus 2 razy minus 2, czyli 4. W drugim nawiasie mamy minus 1. W trzecim nawiasie mamy tak, 10 szóstych, czyli 5 trzecich razy 5 trzecich razy minus 3. Czyli minus 5, czyli minus 5 razy x kwadrat. No to teraz przy x z pierwszego nawiasu mamy minus 1 razy minus 2, czyli dwójkę. Z drugiego nawiasu mamy minus 2 razy 1, czyli minus dwójkę. Z trzeciego nawiasu przy x będziemy mieli 5 trzecich razy 2, czyli 10 trzecich, plus 10 trzecich i z ostatniego nawiasu przy x będziemy mieli minus 1 trzecią, minus 1 trzecia. I to jest wszystko razy x. No a wyraz wolny występuje tylko i wyłącznie w pierwszym nawiasie, czyli to jest minus 2 razy 2, czyli minus 4. Na się. No i teraz jak to wysumujemy, to mamy tak, 5 trzecich plus 1 trzecia to jest 6 trzecich, czyli 2 i minus 2 to jest 0 plus 1, czyli jest 1, jest x do trzeciej. Teraz mamy tak, 4 minus 6 to jest minus 2, minus 2x kwadrat. Potem mamy 2 minus 2 to jest 0, 10 trzecich minus 1 trzecia to jest 9 trzecich, czyli 3, plus 3x i minus 4. No i to jest rozwiązanie, to jest nasz poszukiwany wielomian f. To jest ten wielomian f, którego szukaliśmy. Na koniec jeszcze możemy sprawdzić, czy wynik jest poprawny. Możemy dokonać sprawdzenia. To zadanie interpolacyjne ma tą zaletę, że jesteśmy w stanie od razu przekonać się, czy wynik przyszedł poprawny. Mamy na górze
nasze założenia, wiemy, co mamy uzyskać, wiemy, że ma być, o, ma być tyle. To jest to, co ten wielomian ma spełniać, to jest ten warunek, który ten wielomian ma spełniać. No to popatrzmy, f od 0, no to jest oczywiście w miejsce x-a postawimy 0, dostajemy tylko wyraz wolny, czyli minus 4, jest dobrze. Teraz f od jedynki, no to będzie 1 minus 2 plus 3 minus 4, czyli minus 1 minus 1, czyli minus 2, czyli też jest dobrze. To teraz f od minus jedynki, no to będzie tak, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, no to jest minus 10, zgadza się? Też się zgadza, no i w końcu f od dwójki, no tutaj musimy jednak tak się zmieścić, f od dwójki, to będzie 8, odjąć 8, dodać 6, odjąć 4. Ósemki się skracają, 6 odjąć 4 jest 2, zgadza się. Czyli wszystkie 4 warunki są spełnione, czyli ten wielomian w żółtej ramce to jest nasz wielomian interpolacyjny, czyli w ten sposób rozwiązaliśmy problem interpolacyjny za pomocą bezpośrednio wzoru Lagrange'a. Pokażemy teraz drugą metodę rozwiązywania problemu interpolacyjnego. Tym razem użyjemy algebry liniowej. Przypomnijmy sobie z poprzedniego wykładu pojęcie macierzy van der Monda. Macierz van der Monda stowarzyszona z elementami A1 do AN. To jest taka macierz, która w każdej kolumnie ma kolejne potęgi tych elementów. W pierwszej kolumnie ma zerową potęgę, czyli same jedynki. W drugiej kolumnie ma te elementy A1 do AN. W trzeciej kolumnie ma ich kwadraty i tak dalej, i tak dalej. W ostatniej kolumnie ma N minus pierwsze potęgi. To pojęcie wprowadziliśmy na poprzednim wykładzie. W szczególności też na poprzednim wykładzie udowodniliśmy, że wyznacznik macierzy van der Monda to jest iloczyn różnic tych elementów aj minus ai, gdzie indeks j jest większy od indeksu i. Z tego twierdzenia wynika natychmiastowy wniosek. Pamiętamy, że macierz jest odwracalna wtedy i tylko wtedy, gdy wyznacznik tej macierzy jest niezerowy. No, w związku z czym ten wyznacznik jest niezerowy wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie te elementy są parami różne. W związku z czym mamy wniosek, macierz van der Monde jest odwracalna wtedy i tylko wtedy, gdy elementy A1 do AN są parami różne. Możemy teraz zastosować właśnie tą macierz van der Monde do rozwiązania naszego problemu interpolacyjnego. Powiedzmy, że szukamy takiego wielomianu stopnia co najwyżej n, który będzie spełniał nasz problem interpolacyjny. Czyli ten wielomian ma jakieś współczynniki f0 do fn. I teraz w punkcie x0 ten wielomian ma przyjmować wartość y0. No to napiszmy, co oznacza ta lewa strona. Co to znaczy, że f od x0 jest równe y0? To znaczy tyle, że ten, no jak podstawimy to x0 do wzoru na wielomian, to mamy takie równanie, że f0 plus f1 x0 plus i tak dalej, fn x0 do potęgi nt ma być równe y0. No ale to samo ma być spełnione dla wszystkich pozostałych x-ów, x i. No, w związku z czym takich równań mamy w rzeczywistości n plus 1. Dla każdego x i mamy oddzielne równanie. Ale zauważmy, że niewiadomymi w tym układzie równań są nie te x i, bo je mamy dane. X i, y i są dane, są z góry zadane w problemie interpolacyjnym. Niewiadomymi dla nas są te współczynniki wielomianu f, bo tego nie znamy. Nie znamy wielomianu f. Czyli to współczynniki wielomianu f są naszymi niewiadomymi.
Czyli ten układ jest układem równań liniowych. Każda ze zmiennych f0 do fn minus 1 występuje w pierwszej potędze. Mamy n plus 1 zmiennych, n plus 1 niewiadomych od 0 do n minus 1, przepraszam, mamy od 0 do n, mamy n plus 1 zmiennych f0 do fn oraz n plus 1 równań, czyli mamy układ kwadratowy. Macierz tego układu to jest oczywiście macierz van der Monda, bo współczynnikami tego układu są kolejne potęgi tych zadanych argumentów x i. Ponieważ x i są parami różne, no to dwa slajdy wstecz pokazaliśmy, że w takim razie ta macierz jest odwracalna. Ale z kolei, skoro ta macierz jest odwracalna, no to z kryterium Kramera układ ten posiada jednoznaczne rozwiązanie. W związku z czym po pierwsze pokazaliśmy w ten sposób nowy dowód poprawności, dowód twierdzenia Lagrange'a, pokazaliśmy w ten sposób, że faktycznie ten problem interpolacyjny posiada dokładnie jedno rozwiązanie. To dokładnie jedno rozwiązanie jest tym jedynym rozwiązaniem naszego układu równań. Co więcej, znaleźliśmy efektywny sposób rozwiązania tego problemu interpolacyjnego. No, mianowicie wystarczy rozwiązać ten układ równań. Rozważmy to ponownie na przykładzie. Rozważmy ten sam problem interpolacyjny co przed chwilą, czyli mamy punkty x0, x1, x2, x3 równe odpowiednio 0, 1, minus 1, 2 oraz punkty yi równe odpowiednio minus 4, minus 2, minus 10 i 2. Szukamy odpowiedniego wielomianu interpolacyjnego, czyli nasz problem teraz piszemy w postaci układu równań liniowych. Czyli mamy układ równań taki: f0 plus 0 razy f1. Pamiętam, pierwszym równaniu mamy punkt x0, czyli kolejne 0. Plus 0 do kwadratu, czyli 0 razy f2. Plus 0 do potęgi trzeciej, czyli znowuż 0 razy f3, ma być równe minus 4. Drugie równanie, podstawiamy jedynkę. Czyli mamy tak, f0 dodać 1 razy f1, dodać 1 do kwadratu, czyli znowuż 1 razy f2, dodać 1 do potęgi trzeciej, czyli znowuż 1 razy f3. I to ma być równe minus 2. No to trzecie równanie. Podstawiamy minus 1. Mamy tak, f0 dodać minus 1 do potęgi pierwszej, czyli minus 1 razy f1. Dodać minus 1 do kwadratu, czyli 1 razy f2. Dodać minus 1 do potęgi trzeciej, czyli minus 1 razy f3. I to ma być równe minus 10. No i w końcu ostatnie równanie, podstawiamy dwójkę, czyli mamy tak, f0 dodać 2 razy f1, dodać 2 do kwadratu, czyli 4 razy f2, dodać 2 do potęgi trzeciej, czyli 8 razy f3. 8 razy f3 i to ma być równe 2 i to jest nasz układ równań. No to napiszmy macierz tego układu, rozwiążemy ten układ metodą Gaussa za pomocą eliminacji Gaussa, czyli tak, pierwszy wiersz macierzy 1, 0, 0, 0 i kolumna wyrazów wolnych, minus 4. Drugi wiersz macierzy 1, 1, 1, 1, minus 2. Trzeci wiersz 1, minus 1, 1, minus 1, minus 10. I ostatni wiersz 1, 2, 4, 8 i 2. To jest nasza macierz uzupełniona układu
równań. No i teraz musimy za pomocą metody Gaussa wyeliminować, sprowadzić tą macierz do postaci diagonalnej. Czyli tak, no wystarczy, że tutaj odejmiemy tu minus, minus i tu minus. Pierwszy wiersz odejmujemy od wszystkich pozostałych, czyli pierwszy wiersz się nie zmienił. 1, 0, 0, 0, minus 4. Teraz odejmujemy 0, 1, 1, 1, minus 2 odjąć minus 4, czyli minus 2 plus 4, czyli 2. Teraz mamy 0, minus 1, 1, minus 1 i minus 6. No i ostatni wiersz 0, 2, 4, 8 i 2 odjąć minus 4, czyli 2 plus 4, 6. Dobrze, no to teraz wykonujemy kolejne operacje elementarne. Podzielimy, tutaj sobie dodamy ten wiersz do tego, drugi wiersz dodamy do trzeciego, tutaj przez minus jedynka i dwa razy odejmiemy go od ostatniego wiersza, dwa razy odejmujemy, czyli dostaniemy następujący wynik. Tak, pierwszy wiersz się nie zmienił, czyli mamy 1, 0, 0, 0, minus 4. Drugi wiersz się nie zmienił. 0, 1, 1, 1, 2. Teraz dodajemy stronami. 0, 0, 2, 0 i minus 4. I tutaj dwa razy odejmujemy. 0, 0, 2, 6 i 2. 6 i 2. No ja teraz mogę te dwa wiersze ostatnie podzielić przez dwójkę. Wszystkie wyrazy są parzyste, w związku z czym możemy podzielić przez dwójki. Dostaniemy następującą macierz. Pierwsze dwa wiersze się nie zmieniły. 1, 0, 0, 0, minus 4. 0, 1, 1, 1, 2. 0, 0, 1, 0, minus 2. No i w końcu 0, 0, 1, 3, 1. I teraz za pomocą trzeciego wiersza eliminujemy elementy z pozostałych dwóch wierszy. Tutaj odejmiemy i tutaj też odejmiemy. Dostajemy zatem następującą macierz. Pierwsze dwa wiersze się nie zmieniły. 1, 0, 0, 0, minus 4. 0, 1, tutaj odejmujemy 0, 1, 0, 1. 2 odjąć minus 2 to jest 4. 4 i tu będziemy mieli tak, tu się trzeci wiersz się nie zmienił, 0, 0, 1, 0, minus 2 i tutaj też odejmujemy 0, 0, 0, 3, 1 odjąć minus 2, czyli 1 plus 2, 3. Teraz możemy ostatni wiersz podzielić przez 3. To będziemy mieli jedynki. Już to napiszę od razu, że tu są jedynki. I musimy wyeliminować tą jedynkę z drugiego wiersza, czyli tu odejmiemy
odejmiemy wiersz od wiersza i w takim razie nasz układ przyjmuje postać 1, nasza macierz przyjmuje postać 1, 0, 0, 0, minus 4, 0, 1, 0, tutaj odjęliśmy 0, 4 odjąć 1, czyli 3, tu się nic nie zmieniło, 0, 0, 1, 0, minus 2, no i ostatni wiersz 0, 0, 0, 1, 1. Mamy teraz macierz diagonalną. No to możemy stąd odczytać, jakie są wartości poszczególnych współczynników wielomianu f, czyli f0 to jest minus 4, f1 to jest 3, f2 to jest minus 2, no i w końcu f3 to jest 1. No to z tego wynika, że wielomian f jest postaci f równa się x do trzeciej minus 2x kwadrat plus 3x minus 4. No i to jest dokładnie ten sam wielomian, który uzyskaliśmy za poprzednim razem. Oczywiście to musiał być ten sam wielomian, no bo wiadomo, że stwierdzenia Lagrange'a wiemy, że problem interpolacyjny posiada dokładnie jedno rozwiązanie. Czyli musieliśmy dostać ten sam wielomian, ale w ten sposób dostaliśmy go inną metodą. Dostaliśmy go za pomocą narzędzi algebry liniowej. Użyliśmy algebry liniowej do rozwiązania problemu interpolacyjnego i dostaliśmy dokładnie ten sam wielomian. Trzecia z metod, które omówimy, jest to tak zwana metoda Neuwilla. Ta metoda Neuwilla ma w stosunku do dwóch poprzednio omówionych metod dwie zasadnicze zalety. Podstawową zaletą metody Neuwilla jest to, że metoda ta ma charakter inkrementacyjny. Zauważmy, że w poprzednich dwóch metodach, w metodzie Lagrange'a i w metodzie opartej o macierz van der Monde'a, jeżeli by zadanie interpolacyjne się zmieniło, możemy sobie wyobrazić sytuację następującą. No mamy ciąg punktów, konstruujemy wielomian interpolacyjny, a w pewnym momencie dochodzi kolejny punkt. Po skonstruowaniu tego wielomianu interpolacyjnego zmienia nam się zadanie, pojawia się nowy punkt, który też trzeba zinterpolować. W tych poprzednich dwóch metodach musielibyśmy pracę zaczynać od początku. Te wyniki dla n punktów w żaden sposób nie przenoszą się na n plus 1 punktów. Znaczy wielomian interpolacyjny dla n punktów i wielomian interpolacyjny dla n plus 1 punktów muszą być konstruowane absolutnie oddzielnie. Natomiast ta metoda Neuwilla, o której powiemy w tej chwili, jest, tak jak powiedziałem, metodą inkrementacyjną. Te kolejne wielomiany interpolacyjne tworzymy stopniowo. Najpierw interpolujemy po jednym punkcie, tworzymy serię wielomianów interpolacyjnych po jednym dla każdego punktu. Potem budujemy wielomiany interpolacyjne, które interpolują po dwa punkty, po trzy i tak dalej, aż w końcu skonstruujemy wielomian interpolacyjny, który interpoluje wszystkie punkty. Jeżeli do naszego zadania dołożymy kolejny punkt, no to tylko musimy dobudować te wielomiany pośrednie, czyli wykorzystujemy całą informację, którą zbudowaliśmy do tej pory i tylko do niej dokładamy dodatkową, żeby uzyskać nowy wielomian interpolacyjny. Także te wielomiany interpolacyjne powstają w taki sposób wyraźnie przyrostowy. Jak widzimy, ta metoda ma dwie zalety. Ta druga zaleta metody Neuwilla jest taka, że za pomocą tej samej metody, za pomocą tego samego algorytmu można zarówno skonstruować wielomian interpolacyjny, jak obliczyć wartość wielomianu interpolacyjnego. Jeżeli będziemy potrzebowali obliczać wiele wartości wielomianu interpolacyjnego, to oczywiście opłaca się skonstruować sam wielomian i potem obliczać jego wartości schematem Hornera. Ale często jest tak, że potrzebujemy tylko pojedynczą albo tylko dwie wartości wielomianu interpolacyjnego. W takiej sytuacji nie ma potrzeby tworzyć całego wielomianu, jeżeli potrzebujemy tylko dwie jego wartości. No i w metodzie Neuwilla można, zamiast zmiennej, podstawiając w metodzie Neuwilla po prostu argument, ta metoda wyliczy nam po prostu wartość tego wielomianu interpolacyjnego bez konstruowania samego wielomianu.
Idea metody New Willa sprowadza się do tego, że tak, w pierwszym kroku konstruujemy n plus 1 wielomianów, których każdy interpoluje tylko jeden punkt. W następnym kroku konstruujemy o jeden mniej, czyli n wielomianów, z których każdy interpoluje dwa sąsiednie punkty, czyli pierwszy interpoluje punkty 0, 1, drugi punkty 1, 2 i tak dalej, ostatni interpoluje punkty n minus 1 i nty. W kolejnym kroku będziemy mieli o jeden mniej wielomianów, które będą interpolowały 3 punkty, potem znowuż o jeden mniej, które będą interpolowały 4 punkty i tak dalej. W przedostatnim kroku konstruujemy dokładnie dwa wielomiany, które oba interpolują n punktów. Pierwszy interpoluje punkty od 0 do n minus 1, a drugi interpoluje punkty od 1 do n-tego. No i ostatecznie, mając te dwa wielomiany, z nich konstruujemy ten wielomian właściwy, ten poszukiwany, który interpoluje wszystkie n punktów, czyli to jest, który jest rozwiązaniem naszego problemu interpolacyjnego. Schematycznie można to pokazać w ten sposób, czyli mamy taki diagram, kolejne wiersze to są kolejne iteracje naszego algorytmu. Tak jak powiedziałem, na początku mamy n plus 1 wielomianów, potem n, n minus 1 i tak dalej, w ostatnim wierszu, to co jest tam, gdzie się wszystkie te strzałki zbiegają, ostatecznie w tym ostatnim wierszu, gdzie został jeden wielomian, to jest ten wielomian, który poszukujemy. Podstawą metody New Willa jest następująca uwaga. Jeżeli dane nasze zadanie interpolacyjne, czyli parami różne punkty, argumenty x0 do xn, dowolne wartości y0 do yn, wówczas ten wielomian interpolacyjny z katego kroku algorytmu New Willa, który interpoluje punkty od xi do xi plus k i w każdym z tych punktów przyjmuje odpowiednią wartość y, to te wielomiany interpolacyjne dane są tym wzorem, który widzicie Państwo na ekranie, czyli na początek kroku zerowym są to wielomiany stałe, każdy z nich jest po prostu równy yi, natomiast w kolejnych krokach dla k większych od zera to jest 1 przez różnica razy wyznacznik odpowiedniej macierzy 2 na 2. Przejdźmy do dowodu tej uwagi. Pokażemy w sposób indukcyjny, że tak zadany wzór zadany za pomocą takiego wzoru rekurencyjnego wielomian fi spełnia tezę naszej uwagi, czyli pokażemy, że f z tym multiindeksem od i do i plus k w każdym z punktów x i j dla odpowiednich jotów, dla jotów od i do i plus k jest równy yj, tak jak powiedziałem, dla jotów należących od i do i plus k. Dowód poprowadzimy indukcyjnie względem parametru k. Indukcja po k. Dla k równego 0 teza jest trywialna. Jeżeli k jest równe 0, no to f i plus k to jest po prostu fi w punkcie xi jest równe yi, no to jest oczywiste, ponieważ go zadaliśmy po prostu jako wielomian stały. To jest trywialne. Załóżmy indukcyjnie, że teza zachodzi dla k minus 1. Czyli załóżmy tezę dla k minus 1. No i pokażemy, że zachodzi dla k. Dla k rozważmy trzy przypadki, czyli chcemy pokazać
ten warunek, chcemy pokazać ten tutaj warunek, że E, ten odpowiedni E w punkcie YJ jest, w punkcie XJ jest równy YJ. Czyli rozważmy oddzielnie przypadki, kiedy J jest którymś z tych punktów brzegowych. Czyli przypadek pierwszy, kiedy J jest równe I. No to w takim razie z założenia indukcyjnego wiemy, że ten wielomian F, ten, który jest w pierwszym wierszu naszej macierzy, czyli wielomian F I aż do I plus K minus 1, on tutaj mamy K minus 1, czyli z założenia, możemy korzystać z założenia indukcyjnego, on w punkcie X I jest równy Y I. Podstawiając w takim razie X I do naszego wzoru, będziemy mieli następujący wynik. F z tym pełnym multiindeksem od I do I plus K w punkcie X I będzie w takim razie równy 1 przez X I plus K minus X I razy wyznacznik. No i teraz tak, z założenia indukcyjnego w tym miejscu mamy Y I. Tutaj będziemy mieli xi minus xi, a więc 0. Tutaj będziemy mieli ten f z multiindeksem od i plus 1 aż do i plus k w punkcie y, w punkcie xi, o którym nie wiemy, ile jest równy, ale nie ma to dla nas żadnego znaczenia. No i w końcu w tym miejscu będziemy mieli xi plus k minus x. No to jak policzymy wyznacznik tej macierzy, to będziemy mieli tak. I x to jest równe xi, czyli xi plus k minus xi. Czyli mamy yi razy xi plus k minus xi. W mianowniku mamy xi plus k minus xi, no ale w takim razie to jest równe y i. No i nie może zajść dzielenie przez 0, bo z założenia wszystkie te xy są różne. Czyli w ten sposób pokazaliśmy punkt pierwszy, jeżeli j było równe i. Analogicznie dowodzimy punktu drugiego, znowuż skrajnego, czyli kiedy j jest równe i plus k. Czyli teraz załóżmy, że J jest równe I plus K. Znowuż z założenia indukcyjnego wynikam, że F, teraz ten drugi z tych wielomianów, I plus 1 aż do I plus K w punkcie X I plus K musi być równy Y I plus K. No to w takim razie, podstawiając to do naszego wzoru, mamy tak, F od I z tym multiindeksem od I do I plus K w punkcie X I plus K będzie równe, no jak przed chwilą, 1 przez x i plus k minus x i razy wyznacznik następującej macierzy. Tutaj mamy f i z multiindeksem od i do i plus k minus 1 w punkcie x i plus k. To nie wiemy, ile to jest równe, ale to nie ma dla nas znaczenia. Potem mamy xi minus x, a x to jest xi plus k, czyli xi minus xi plus k. Potem zgodnie z założeniem indukcyjnym będziemy mieli f od i plus 1 aż do i plus k w punkcie x i plus k, to z założenia indukcyjnego to jest yi plus k. W tym miejscu mamy xi plus k odjąć xi plus k, czyli 0.
Czyli łącznie dostajemy tak. Tutaj mamy 0, mamy i minus y i plus k razy x i minus x i plus k przez x i plus k odjąć x i plus k odjąć x i, no ale to jest równe y i plus k. Czyli teza jest spełniona. Pozostał nam do rozważenia ostatni przypadek, kiedy i jest ostro między tymi dwoma skrajnymi wartościami, czyli kiedy j jest ostro między tymi skrajnymi wartościami, czyli j jest ostro mniejsze od i, ostro większe od i, ostro mniejsze od i plus k. No to z założenia indukcyjnego teraz obie te funkcje, które występowały w macierzy, przyjmują w punkcie xj wartość yj. Czyli z założenia indukcyjnego wynika, że zarówno f z multiindeksem od i do i plus k minus 1 w punkcie xj jest równe yj, jak też ta druga funkcja f z multiindeksem i plus 1 aż do i plus k w punkcie xj jest równe yj. No to z tego wynika, że nasza funkcja f w punkcie xj przyjmie następującą wartość. F od xj będzie równe 1 przez, zgodnie ze wzorem, 1 przez xi plus k minus xi razy wyznacznik. No i teraz z założenia indukcyjnego tu mamy yj, tu mamy yj, no a tu będzie xi minus xj i xi plus k minus xj. No dobrze, to policzmy teraz ten wyznacznik. To mamy tak. Yj możemy wyciągnąć przed wyznacznik z pierwszej kolumny, czyli mamy yj razy xi plus k minus xj odjąć xi dodać xj podzielić przez x i plus k minus x i. Teraz xj tu i tu nam się skraca. Licznik i mianownik są równe. Żaden z nich nie jest zerem, bo x są parami różne z założenia, czyli dostajemy yj. Czyli pokazaliśmy naszą tezę. Istotnie tak zadane za pomocą wzoru rekurencyjnego wielomian spełnia nasze zadanie interpolacyjne. Każdy z tych pośrednich wielomianów spełnia nasze zadanie interpolacyjne. Pokazaliśmy, że w każdym kroku tej metody Neuville'a każdy z tych wielomianów pośrednich interpoluje k kolejnych sąsiednich punktów. No ponieważ każdy z tych wielomianów, no to w szczególności teraz biorąc k równe n, czyli biorąc ten ostatni wielomian, od poczynając od zerowego do n tego, to on będzie interpolował już wszystkie punkty, czyli będzie rozwiązywał nasz problem interpolacyjny i to dowodzi poprawności metody Neuville'a. Tak jak poprzednio, pokażemy jak ta metoda działa na przykładzie. Rozważmy ten sam przykład, co w poprzednie dwukrotnie, czyli mamy dokładnie te same punkty interpolacyjne, czyli zgodnie z metodą Neuville'a te wielomiany na samym początku, no to są po prostu te wielomiany stałe, równe tym wartościom, które tu mamy, czyli f0 to jest minus 4, f1
to jest minus 2, F2 to jest minus 10 i F3 to jest 2. No i teraz zgodnie z metodą Neuville'a tworzymy te, czyli mamy 4 wyjściowe wielomiany, teraz tworzymy 3 wielomiany drugiej warstwy, czyli konstruujemy wielomiany po kolei. Najpierw F01. To zgodnie ze wzorem to będzie 1 przez x1 minus x0 razy wyznacznik takiej macierzy 2 na 2. Tu będziemy mieli F0, F1, x0 minus x, x1 minus x. No to podstawiając to, co jest równe, to jest 1 przez 1 odjąć 0 razy wyznacznik macierzy. To jest F0 to jest minus 4, F1 to jest minus 2, to będzie 0 minus x, czyli minus x i 1 minus x. No to mnożąc to mamy tak, 1 razy minus 4 razy 1 minus x, czyli 4x minus 4 i minus x razy minus 2 i jeszcze minus, czyli minus 2x i to jest równe 4x odjąć 2x, to jest 2x odjąć 4. 2x odjąć 4. Dobrze, analogicznie konstruujemy pozostałe dwa wielomiany tej warstwy, czyli F1, 2. No to będzie 1 przez x2 minus x1, x2 to jest minus 1, x1 to jest 1, razy wyznacznik. No i teraz mamy tak, F1, F2. Czyli minus 2, minus 10. Teraz mamy x1 minus x, czyli 1 minus x. I x2 minus x, czyli minus 1 minus x. No to w takim razie jest minus 1 druga. Razy, no i tutaj liczymy, to jest minus 2 razy minus x, to jest 2x, minus 2 razy minus 1, to jest 2. Teraz minus x razy minus 10 i jeszcze minus, to jest minus 10x, 1 razy minus 10 i minus plus 10. No to jest łącznie równe. 2x minus 10x to jest minus 8x, podzielić przez minus 2 to jest 4x. 2 plus 10, 12, podzielić przez minus 2 to jest minus 6. To mamy wielomian F1, 2. Teraz został ostatni wielomian pierwszej warstwy, drugiej warstwy, czyli wielomian F2, 3. To będzie 1 przez x3 minus x2, czyli 2 dodać 1, razy wyznacznik macierzy. I teraz mamy tak, f2, f3, f2 to jest minus 10, f3 to jest 2, razy x2 minus x, czyli minus 1 minus x, i x3 minus x, czyli 2 minus x. Czyli łącznie dostajemy tak. To jest 1 trzecia razy. No i teraz będziemy mieli tak. Minus 10 razy minus x, 10x. Odjąć 20. A tu będziemy mieli minus 3x i minus to jest plus. Że tutaj nie jest trójka, tu jest dwójka. W tym miejscu powinna być dwójka. Minus x razy 2 to będzie minus 2x i jeszcze minus, czyli plus 2x. Minus 1 razy 2 to jest minus 2 i z minusem to jest plus
plus 2. Czyli łącznie dostajemy tak. 12x podzielić przez 3, czyli 4x. Minus 20 plus 2 to jest minus 18, podzielić przez 3 to jest minus 6. Przypadkowo tak się złożyło, że f1,2 i f2,3 są sobie równe. Możemy w takim razie przejść do konstrukcji wielomianów trzeciej warstwy. Tu już będziemy mieli tylko dwa wielomiany do skonstruowania. To będzie tak, wielomian f0,1,2. No to zgodnie z naszym wzorem to jest 1 przez x2 minus x0 razy wyznacznik macierzy f0,1, f1,2, tu będzie x0 minus x, x2 minus x. No to jest równe. 1 przez. Teraz tak, x2 jest równe minus 1, x0 to jest 0, czyli minus 1 minus 0, razy wyznacznik macierzy. I teraz f0,1 mamy na ekranie, to jest 2x minus 4. 2x minus 4. f1,2 też mamy na ekranie, to jest 4x minus 6. No teraz x0 to było 0, czyli minus x, a x2 to było minus 1, czyli minus 1 minus x. Rozpiszmy teraz, co nam wyszło. Tędź tak, przed wyznacznikiem mamy minus 1. Teraz tak, 2x razy minus x to jest minus 2x kwadrat. Teraz mamy tak, 2x razy minus 1 to jest minus 2x i jeszcze dodać 4x to jest łącznie plus 2x. No i minus 4 razy minus 1 to jest plus 4. No a mnożąc w drugą stronę to będziemy mieli minus x razy 4x to jest minus 4x i jeszcze z minusem plus 4x kwadrat. Plus 4x kwadrat i minus x razy minus 6 i minus przed wszystkim to jest minus 6x, czyli łącznie to jest równe x kwadrat występuje tu i tu, czyli mamy 4x kwadrat, odjąć 2x kwadrat, to jest 2x kwadrat, minus przed wszystkim, czyli jest minus 2x kwadrat. X występuje tu i tu. 2x minus 6 i z minusem to jest plus 4x. Plus 4x, no i minus 4. I minus 4. Dobrze. Analogicznie liczymy kolejny wyznacznik, czyli kolejny wielomian. Wielomian f1, 2, 3. To będzie, no, wzór jest dokładnie tak samo. x3 minus x1. x3 to była dwójka. x1 to była jedynka, czyli 2 minus 1 razy wyznacznik. I teraz będziemy mieli w pierwszym wierszu f1,2. f1,2 to jest 4x minus 6. W drugim wierszu mamy f2,3. f2,3 to, jak zauważyliśmy przed chwilą, przez przypadek też jest 4x minus 6. Tak się akurat złożyło w naszym przykładzie. No i teraz mamy x1 minus x, czyli 1 odjąć x oraz x2 minus x, czyli 2 odjąć x. 2 odjąć x. No i wymnóżmy to. Przed nawiasem mamy jedynkę. 4x minus 6 z pierwszej kolumny możemy wyciągnąć przed wyznacznik. 4x minus 6. No i teraz
cały wyznacznik to będzie 2 minus x odjąć 1 minus x, czyli plus x minus 1. No to zauważmy, że x nam się skrócą z tym. Zostaje 2 minus 1, czyli 1, czyli łącznie zostaje 4x minus 6. To były dwa wielomiany z przedostatniej warstwy. I teraz możemy wreszcie policzyć wielomian, ten właściwy, którego szukamy. F0, 1, 2, 3, czyli nasz wielomian F. No i zgodnie z naszym wzorem to będzie 1 przez x3 minus x0 razy wyznacznik macierzy następującej. W pierwszym wierszu mamy F0, 1, 2. W drugim wierszu mamy F1, 2, 3. I tu mamy x0 minus x, a tu mamy x3 minus x. No to podstawiając odpowiednie wartości do naszego wzoru, to mamy tak, 1 przez 2 minus 0 razy wyznacznik. No teraz wzory na te poprzednie dwa wielomiany mamy. Tutaj jest przesunę. Tu mamy wzór na wielomian F012, a tu mamy wzór na wielomian F123. No czyli tutaj będziemy mieli minus 2x kwadrat plus 4x minus 4. Tu będzie 4x minus 6. No i teraz x0 to było 0, czyli tu jest minus x. X3 to było 2, czyli tu jest 2 minus x. No to liczymy do końca. Przed wyznacznikiem mamy jedną drugą, a nasz wyznacznik będzie wyglądał następująco. Mamy tak. 2x minus 2x kwadrat razy minus x to jest 2x do trzeciej. Teraz, żeby uzyskać x kwadrat, to mnożymy albo to 2x kwadrat przez dwójkę, albo to 4x przez minus x. Czyli mamy tak. Minus 4 i jeszcze minus 4, czyli łącznie minus 8. Minus 8x kwadrat. Teraz, żeby uzyskać x, mnożymy albo to 4x przez dwójkę, albo ten minus x przez tą minus czwórkę. Czyli to mamy tak. 8x plus jeszcze 4x, czyli plus 12, czyli łącznie 12x. Plus 12x. No i teraz wyraz wolny to jest minus 4 razy 2, minus 8. No a druga, mnożąc na antyprzekątnej, będziemy mieli tak. Minus x razy 4x, czyli minus 4x kwadrat, jeszcze minus przed wszystkim, czyli plus 4x kwadrat. I minus x razy minus 6 to jest 6x i minus przed wszystkim minus 6x. Czyli łącznie, tak, x do trzeciej występuje tylko w tym miejscu. Czyli mamy, tak, x do 3, 2, x do trzeciej przez 2, czyli x do trzeciej. X kwadrat występuje tutaj i tutaj, czyli minus 8 plus 4 to jest minus 4 przez 2 to jest minus 2. Minus 2x kwadrat. X występuje tu i tu. 12 minus 6 to jest 6. Podzielić przez 2 to jest 3 plus 3x. No i wyraz wolny to jest minus 8. Podzielić przez 2 minus 4. Minus 4. Czyli w ten sposób
skonstruowaliśmy wzór interpolacyjny. I to jest ponownie ten sam wielomian interpolacyjny. Oczywiście musiał być ten sam wielomian interpolacyjny, bo stwierdzenie Lagrange'a wiemy, że wielomian interpolacyjny jest wyznaczony jednoznacznie. Czyli to jest dokładnie ten sam wielomian, tyle tylko, że teraz wyznaczony, no znowuż trzecim algorytmem, algorytmem Neuville'a. Czwarta i najważniejsza z metod, którą mówimy na dzisiejszym wykładzie, to jest metoda różnic dzielonych Newtona. Ta metoda łączy w sobie cechy zarówno metody Neuville'a, jak i metody opartej o Matthijs van der Monde. Z metody Neuville'a czerpie tą charakter przyrostowy, czyli tak jak w metodzie Neuville'a łączymy najpierw po dwa punkty, potem po trzy i tak dalej, konstruujemy ten wielomian interpolacyjny stopniowo, także w razie zmiany zadania interpolacyjnego, jeżeli by doszły kolejne punkty, które należy interpolować, możemy w pełni wykorzystać dotychczasowe obliczenia. Natomiast z metodą opartą o Matthijs van der Monde ma metoda Newtona to wspólne, że w znacznej mierze korzysta z argumentów z algebry liniowej, wykorzystuje argumentację z algebry liniowej po to, żeby skonstruować właściwy wielomian interpolacyjny. Dlaczego powiedziałem, ta metoda jest najważniejsza? Ta metoda ma tą przewagę nad poprzednimi metodami, że z nich wszystkich jest najbardziej stabilna numerycznie. Czyli jeżeli nasz problem interpolacyjny jest problemem przybliżonym, jeżeli argumenty, te punkty, które interpolujemy, są tylko przybliżone, na przykład pochodzą z jakichś pomiarów i są obarczone błędem, to metoda Newtona ma najmniejszy błąd względny. Czyli w tym sensie jest najbardziej stabilna, najbardziej bezpieczna do zastosowania, jeżeli używamy liczb zmiennoprzecinkowych. Przypomnijmy, że wcześniej przy okazji wykładu na temat metody Sylwestera rozważaliśmy taką przestrzeń liniową n plus 1 wymiarową złożoną z wszystkich wielomianów stopnia nieprzekraczającego n. Bazą tej przestrzeni jest jedną z baz, tą, którą rozważaliśmy do tej pory, jest baza potęgowa, czyli baza złożona z elementów w postaci 1, x, x kwadrat, aż do xn. No stąd też widać właśnie, że wymiar tej przestrzeni jest równy n plus 1. W tej metodzie różnic dzielonej, w tej metodzie Newtona, rozważamy inną bazę w tej przestrzeni. Chcemy skonstruować w tej przestrzeni inną bazę, która będzie dla nas wygodniejsza. Robimy to w sposób następujący, czyli ponownie niech te argumenty x0 do xn będą parami różne. Są jakieś ustalone węzły interpolacyjne, w których tą interpolację chcemy skonstruować. I przez omega 0 oznaczymy sobie jedynkę, natomiast przez omega k oznaczymy dla k większych od 0, oznaczymy taki wielomian, który ma pierwiastki, wielomian unormowany, który ma pierwiastki od x0 do xk minus 1. I teraz bierzemy zbiór tych elementów od omega 0 do omega n i twierdzimy, że ten zbiór jest bazą naszej przestrzeni liniowej kxn. No, należałoby to udowodnić. Dowód poprowadzimy indukcyjnie względem liczby, względem wymiaru. Indukcja po wymiarze. Ten wymiar oczywiście jest równy stopniowi po wymiarze czy po liczbie elementów. Dla k równego, dla powiedzmy n równego 0, teza jest trywialna. No, jedynym elementem jest omega 0 równy 1. No i oczywiście jedynka jest bazą k równego k od x 0, dlatego że wielomiany stopnia nieprzekraczającego 0 to są stałe, a stałe, no to wielomiany stałe tworzą tylko ciało współczynników. W związku z czym ten
punkt wyjścia naszej indukcji jest spełniony, baza dla n równego 0, teza jest spełniona. Czyli załóżmy, że teza zachodzi, czyli załóżmy tezę dla n minus 1. Tezę dla n minus 1. No i pokażemy, że w związku z czym teza zachodzi dla n. Zauważmy dwie rzeczy. Zauważmy po pierwsze, że wprost z definicji wielomianu omega k, zauważmy, że stopień wielomianu omega k jest równy k. No to był iloczyn k nawiasów. To jest pierwsza rzecz, którą należy zauważyć. I po drugie, zauważmy, że ten zbiór n ma n plus 1 elementów. N plus 1 elementów, to znaczy, że moc tego zbioru n jest równa wymiarowi przestrzeni k x n. W związku z czym wystarczy pokazać, że zbiór jest liniowo niezależny. Żeby pokazać, że jest bazą, wystarczy pokazać, że jest liniowo niezależny. Czyli wystarczy pokazać liniową niezależność. Niezależność. No, przypuśćmy, że tak nie jest. Przypuśćmy, że n jest liniowo zależny. Przypuśćmy, że jest liniowo zależny. Co to znaczy? To znaczy, że istnieją jakieś elementy, to znaczy, że istnieją jakieś elementy od C0 aż do CN, nie wszystkie równe 0, nie wszystkie równe 0, takie, że C0 razy omega 0 plus i tak dalej, plus CN minus 1 omega N minus 1 plus CN omega N jest równe 0. No dobrze, ale my wiemy z założenia indukcyjnego, że zbiór omega 0 do omega N minus 1 jest liniowo niezależny, ponieważ jest bazą tej przestrzeni kxn minus 1. Czyli z założenia indukcyjnego omega 0 aż do omega n minus 1 są liniowo niezależne. Z tego wynika, że Cn musi być różne od zera. Cn jest różne od zera, bo gdyby Cn było równe 0, no to by z tego wynikało, że kombinacja liniowa tych poprzednich elementów daje 0 z jakimś niezerowym współczynnikiem, co jest niemożliwe. No skoro Cn jest różny od zera, to możemy przez niego podzielić. Otrzymujemy stąd zatem, że omega n daje się przedstawić jako kombinacja liniowa pozostałych, czyli to jest minus C0 przez Cn omega 0 minus i tak dalej, minus Cn minus 1 przez Cn omega n,
Czyli to należy do kombinacji liniowej tych pozostałych, tych wcześniejszych elementów omega 0 do omega n minus 1. No ale to z założenia indukcyjnego ponownie wiemy, że to jest ta przestrzeń liniowa kx n minus 1. N minus 1, ale jednocześnie wiemy, że stopień z wcześniejszej obserwacji wiemy, że stopień omega n jest równy n, no a stąd wynikałoby, że omega n należy do przestrzeni wielomianów stopnia n, co najwyżej n minus 1. Te dwie rzeczy są sprzeczne, w związku z czym sprzeczność wynikła z przypuszczenia, że ten układ mógłby nie być liniowo niezależny, że mógłby być liniowo zależny. W jakim razie układ jest liniowo niezależny, ponieważ liczba elementów w tym układzie jest równa wymiarowi przestrzeni, zatem ten układ jest bazą i to kończy dowód naszego lematu. Wprowadźmy teraz następujące oznaczenia. Przez y w nawiasie kwadratowym i będziemy oznaczali po prostu ten punkt yi. Przez y w nawiasie kwadratowym od i1 do ik będziemy rekurencyjnie definiowali to w takie wyrażenie, taką właśnie różnicę dzieloną, co ta nazwa, metoda różnic dzielonych. Będziemy brali taki iloraz, no, odpowiednik ilorazu różnicowego, czyli różnice dzielone poprzedniego rzędu, przedzielone różnice poprzedniego rzędu, różnica różnic dzielonych poprzedniego rzędu przez różnice argumentów odpowiadających pierwszemu i ostatniemu argumentowi. Jak się na to popatrzymy, no to ten yij to jest nic innego, tylko iloraz różnicowy w tego naszego poszukiwanego wielomianu f w punktach x i xj. Natomiast te kolejne różnice dzielone wyższych rzędów są analogonami ilorazów różnic. To są odpowiedniki ilorazów różnicowych wyższych rzędów. To jest, czyli one, no tak jak iloraz różnicowy jest związany z pochodną, tak te ilorazy różnicowe wyższych rzędów można interpretować jako takie dyskretne odpowiedniki pochodnych wyższych stopni. No i twierdzenie, tak zwany wzór interpolacyjny Newtona, które mówi, że dla ustalonych argumentów różnych x0 do xn i ustalonych wartości y0 do yn, ten jeden, jedyny wieloman interpolacyjny, który spełnia nasze zadanie interpolacyjne, czyli w punktach xi jest równy yi, można napisać jako kombinację liniową tych wektorów tej naszej bazy, tych wielomianów omega 0 aż do omega n, gdzie współczynniki to są kolejne różnice dzielone. Kolejne różnice dzielone, najpierw y0, potem y01 i tak dalej, y0n. No, należałoby udowodnić to twierdzenie. Tak jak zapowiedziałem, dowód opiera się o argumenty z zakresu algebry liniowej. Wiemy, że nasz wieloman interpolacyjny istnieje. Czyli zapiszmy f jako kombinację liniową tej naszej bazy nn. Zapiszmy f jako kombinację liniową elementów tej bazy nn, czyli tych wielomianów omega 0 do omega n. Czyli istnieją jakieś argumenty, współczynniki c0 aż do cn należące do ciała k, takie, że f to jest omega 0 razy c0, może c0 razy omega 0, plus c1 razy omega 1, plus i tak dalej, plus cn razy omega n. No i chcemy pokazać,
nasza teza brzmi, że C, J to jest J różnica dzielona, czyli to jest Y 0 aż do J. No, możemy ten warunek zapisać, znaczy z tego warunku możemy skonstruować układ równań, ponieważ wiemy, że f od xi jest równe yi, to tak jak w metodzie tej za pomocą algebry liniowej, tam gdzie używaliśmy macierzy van der Monda, tak samo tutaj zapiszmy ten f, ten warunki f od xi równe się yi w postaci układu równań liniowych. Czyli wiemy, że f od x0 to jest y0, a zatem f od x0 to jest c0 razy omega 0 w punkcie x0 plus c1 razy omega 1 w punkcie x0 plus i tak dalej, plus cn razy omega n w punkcie x0. I to jest równe y0. To samo możemy napisać, zrobić z drugim warunkiem. C0 razy omega 0. Wiemy, że f od x1 to jest y1. No ale f od x1 to jest c0 omega 0 w punkcie x1 plus c1 omega 1 w punkcie x1 plus i tak dalej, plus cn omega n w punkcie x1 równa się y1. No i tak dalej, powtarzamy te kolejne kroki. No i ostatni warunek to jest c0 razy omega 0 w punkcie x n dodać c1 razy omega 1 w punkcie xn plus i tak dalej, plus cn razy omega n w punkcie xn, to jest równe yn. Mamy zatem następujący układ równań liniowych. Ponownie układ równań liniowych ze względu na zmienne c0 do cn. No ale co my wiemy? Przypomnijmy sobie, że omega 0 to była jedynka, natomiast omega j to był taki iloczyn x minus xi dla i mniejszych od j. W związku z czym z tego wynika, że omega powiedzmy j xi jest równe 0 dla jotów większych od i. No to w takim razie, jeżeli to zastosujemy do naszego układu równań, no to w pierwszym równaniu mamy c0 razy omega 0, czyli razy 1. Teraz, teraz wszystkie pozostałe omegi, popatrzmy, tu we wszystkich pozostałych miejscach, indeks omegi jest większy od indeksu i, od indeksu x, w związku z czym te wszystkie elementy są zerami. Czyli nasz układ sprowadził się do c0 równe y0. No ale teraz drugie równanie. C0 razy 1 plus c1 razy, teraz będziemy mieli omega, omega 1, ale omega 1, no to my wiemy, że to jest x minus x0, no ale w miejsce x podstawiliśmy x1, czyli to jest x1 minus x0, no a wszystkie pozostałe omegi znowu zniknęły, czyli to jest równe y1 i tak dalej, No, na ostatnie równanie w naszym układzie będzie miało postać c0 razy 1 plus c1 x n minus x0 plus i tak dalej,
Cn, no i tu będzie iloczyn po wszystkich mniejszych od n, po i mniejszych od n, x, n minus x, i. No i to jest równe yn. No, w takim razie ten układ jest układem trójkątnym. Pierwsze równanie zawiera tylko jedną niewiadomą, drugie zawiera dwie niewiadome i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym jesteśmy w stanie ten układ rozwiązać po kolei, poczynając od pierwszego równania. Czyli C0 jest równe Y0, no ale to jest zgodnie z naszymi oznaczeniami ta różnica dzielona rzędu zerowego Y0. Teraz C1 jest równe. Odejmujemy stronami, czyli mamy tak, y1 minus c0, ale c0 to jest y0, dzielone przez x1 minus x0, no ale to zgodnie z definicją jest druga różnica, jest różnica dzielona pierwszego rzędu, różnica dzielona 0,1. No i analogicznie postępując w skalicznym kolejnym, wyliczamy za każdym razem tylko i wyłącznie jedną niewiadomą. No w związku z czym ostatnia niewiadoma, jaką uzyskamy, no to będzie właśnie ten iloraz, ta różnica dzielona tego ostatniego rzędu, czyli to będzie y0, y1 aż do y od 0 aż do n. Czyli udowodniliśmy nasze twierdzenie, używając zwykłej algebry liniowej. Pokazaliśmy, że współrzędnymi tego naszego wielomianu interpolacyjnego f w tej bazie, tej nn, w tej bazie, którą skonstruowaliśmy, są właśnie te kolejne różnice dzielone, czyli w związku z czym zachodzi ten wzór interpolacyjny Newtona. Ten wielomian interpolacyjny jest dokładnie dany tym wzorem. Ponownie pokażemy to, jak to twierdzenie działa w praktyce, pokażemy to na przykładzie. Rozważmy po raz czwarty to samo zadanie interpolacyjne, czyli te same punkty xi, te same punkty yi. No i teraz za pomocą metody Newtona musimy wyznaczyć te elementy. Po pierwsze, policzmy, jak wyglądają kolejne różnice dzielone. Różnice dzielone rzędu zerowego to są oczywiście te punkty, czyli to są y0, no to jest minus 4, y1 to jest minus 2, y2 to jest minus 10 i y3 to jest 2. Teraz konstruujemy różnice dzielone rzędu pierwszego, no czyli y0, 1. No to zgodnie z definicją to jest y1 minus y0 przez x1 minus x0. x1 minus x0. No to jest równe. y1 to jest minus 2. y0 to jest minus 4, czyli minus 2 plus 4 przez 1 odjąć 0. To jest 4 minus 2, 2 przez 1, 2. Podobnie obliczamy kolejną. y1, 2. y1, 2. To będzie tak. y2 minus y1 przez x2 minus x1. No to y2 to jest minus 10 minus minus 2, czyli plus 2 przez minus 1 odjąć 1. No, czyli to jest minus 8 przez minus 2, czyli 4. No i ostatnia różnica dzielona pierwszego rzędu, y2, 3,
jest równe y3 minus y2 przez x3 minus x2. Minus x2. No to y3 to jest 2. Minus minus 10, czyli plus 10. Podzielić przez 2 plus 1. 2 minus minus 1, czyli 2 plus 1. Czyli mamy 12 podzielić przez 3, czyli ponownie 4. Mamy w ten sposób różnice dzielone pierwszego rzędu. No to analogicznie tworzymy dwie różnice dzielone drugiego rzędu. Czyli teraz będziemy liczyli tak. Y 0, 1, 2. Y 0, 1, 2, no to jest Y 1, 2 odjąć Y 0, 1. Y 0, 1 przez x2 minus x0, przez x2 minus x0. No i to jest y1, 2 to jest 4, minus y0, 1 to było 2, przez, no x2 to było minus 1, odjąć 0, czyli to jest 2 przez minus 1, minus 2. Y 1, 2, 3. No to będzie y 2, 3 minus y 1, 2 przez x 3 minus x 1. No w związku z czym to jest tak. Y 2, 3 to jest 4. Minus 4 przez 2 minus 1, no to jest 0. No i tak samo jak w metodzie Nuvila, zresztą te metody są bardzo do siebie podobne, w związku z czym tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Teraz z tych dwóch elementów konstruujemy ten ostatnią współrzędną, i ostatnią różnicę dzieloną, y0, 1, 2, 3. To będzie y1, 2, 3, odjąć y0, 1, 2, przez x3 minus x0. No to mamy tak, y1, 2, 3 to jest 0, minus minus 2, czyli plus 2, przez 2 odjąć 0, no to jest 2 przez 2, to jest 1. Mamy w takim razie wyznaczone wszystkie nasze współczynne. To jest ta. Tu. I tu. Pozostało wyznaczyć wielomiany te bazowe, tego jeszcze do tej pory nie zrobiliśmy. Czyli mamy tak. Wielomiany bazowe to jest omega 0, to jest 1. Omega 1 to jest x minus x0, czyli w naszym przypadku to jest x0 to było 0, czyli to jest po prostu x. Omega 2. Omega 2 to jest x minus x0 razy x minus x1. No to jest w takim razie x razy x minus 1 czyli to jest x kwadrat minus x. No i w końcu zostało nam omega 3. To jest x minus x0 razy x minus x1 razy x minus x2. No to zgodnie z naszym wzorem to będzie x
razy x minus 1 razy x plus 1. Teraz mamy x minus 1 razy x plus 1, to jest ze wzoru skróconego mnożenia x kwadrat minus 1 razy jeszcze x, to jest x do trzeciej minus x. No teraz łącząc te rzeczy ze sobą, łącząc te wyznaczone współrzędne i wyznaczone wektory naszej bazy, dostajemy, że f to jest y0 razy omega 0 plus y01 razy omega 1 plus y012 razy omega 2 plus y0123 razy omega 3. No to to jest równe. No i teraz korzystamy z tego, co wyliczyliśmy. Omega 0 to było minus 4 razy, y0 to było minus 4 razy omega 0 to jest 1. Dodać. Y01 mamy tu wyliczone, to jest dwójka. 2 razy omega 1 to jest x. Dodać. Y012 to było minus 2. Czyli tu mamy minus 2 razy x kwadrat minus x. Dodać. No i w końcu ostatni to jest y0123, to była jedynka, czyli to jest 1 razy x do trzeciej minus x. No to liczmy. X do trzeciej mamy tylko w tym miejscu, czyli to jest x do trzeciej. X kwadrat pojawia nam się tylko i wyłącznie w tym miejscu, czyli to jest minus 2x kwadrat. X pojawia nam się tu, tu i tu. Czyli mamy 2x plus 2x, 4x minus x łącznie plus 3x. 3x, no a wyraz wolny jest tylko minus 4. Czyli w ten sposób wyznaczyliśmy ponownie wielomian interpolacyjny. Czwartą metodę wyznaczenia wielomianu interpolacyjnego. Teraz za pomocą różnic dzielonych. Oczywiście sam wielomian interpolacyjny jest dokładnie taki sam jak poprzednio, dlatego że jest wyznaczony jednoznacznie. To mamy w ten sposób czwartą metodę wyznaczania wielomianu interpolacyjnego. Jednym z zastosowań interpolacji jest aproksymacja, czyli przybliżanie funkcji. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że mamy pewną bardzo skomplikowaną funkcję, na której trudno jest bezpośrednio operować, albo której nie znamy tak dokładnie, nie jesteśmy w stanie zapisać w postaci wzoru, w postaci symbolicznej i chcemy ją przybliżyć za pomocą funkcji wielomianowej po to, żeby móc operować na tej funkcji wielomianowej. Jeżeli ta funkcja będzie odpowiednio bliska tej funkcji wyjściowej, no to działania tej funkcji wielomianowej mamy nadzieję, że będą odpowiednio bliskie odpowiednim operacjom wykonanym na tej funkcji wyjściowej. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że pobieramy wartości, obliczamy wartości tej naszej funkcji wyjściowej w skończenie wielu punktach i teraz konstruujemy wielomian interpolacyjny, który przejdzie przez te punkty. No i z nadzieją, że ten wielomian interpolacyjny przybliży nam wyjściową funkcję odpowiednio dobrze. No, takich zastosowań dla takiej procedury jest kilka. Z punktu widzenia matematyki obliczeniowej, podstawowym zastosowaniem jest całkowanie numeryczne. Jeżeli chcemy scałkować jakąś funkcję bardzo skomplikowaną, możemy tą funkcję przybliżyć wielomianem, policzyć całkę z tego wielomianu, co już jest bardzo proste. No i jeżeli ta aproksymacja tej funkcji wyjściowej za pomocą naszego wielomianu jest odpowiednio dobra, no to ta całka
powielomianie będzie zbliżona do tej całki po wyjściowej funkcji. Także te dwie wartości całki oznaczonej jednej i drugiej funkcji będą na tyle bliskie siebie, że będziemy mogli wykorzystać po prostu interpolację wielomianową do aproksymacji. Tutaj akurat częściej używa się interpolacji z kawałkami wielomianowej, o której powiemy na następnym wykładzie, ale ogólnie zasada jest spełniona. Drugie takie typowe zastosowanie dla właśnie takiej aproksymacji poprzez interpolację to występuje w naukach przyrodniczych czy w inżynierii. Możemy sobie wyobrazić, że mamy jakiś ciąg pomiarów, wykonujemy jakieś pomiary. Te pomiary jesteśmy w stanie wykonać tylko w skończenie w wielu punktach, w skończenie w wielu momentach czasu. Te pomiary mają charakter dyskretny, natomiast sam proces, który mierzymy, no, zmienia się w sposób ciągły. W związku z czym teraz, żeby odtworzyć, żeby w jakiś sposób przybliżyć ten wyjściowy proces, możemy skonstruować funkcję interpolacyjną, która będzie interpolowała te wszystkie pomiary, z nadzieją, że jeżeli ta funkcja interpolacyjna jest odpowiednio dobrej klasy, to wynikowy wielomian interpolacyjny, czy wynikowa funkcja interpolacyjna będzie nam przybliżała ten właściwy proces fizyczny, czy tam przyrodniczy, który chcemy badać. To zastosowanie interpolacji niesie ze sobą jednak szereg poważnych wyzwań. Pierwszym z nich jest tak zwane zjawisko runga, od którego teraz zaczniemy. Zacznijmy od przypomnienia pewnych pojęć i faktów z kursowego wykładu analizy matematycznej. Na kursowym wykładzie analizy matematycznej poznali Państwo pojęcie normy supremum. Przypominam, że dla danej funkcji ciągłej na jakimś przedziale zwartym AB przez normę supremum oznaczamy po prostu supremum po x-ach należących do tego przedziału wartość bezwzględna z wartości tej funkcji w punkcie x. Wiemy, że jest to jedna z norm na przestrzeni funkcji ciągłych na przedziale zwartym. Drugi fakt, który chcę przypomnieć z analizy matematycznej, to jest twierdzenie Weierstrasa. Prawdopodobnie Państwo je mieli wyprowadzone jako wniosek z twierdzenia Stone'a Weierstrasa, czyli z uogólnienia tego twierdzenia, ale to klasyczne twierdzenie Weierstrasa z końca XIX wieku. Mówi tyle, że każdą funkcję ciągłą o wartościach rzeczywistych na przedziale zwartym można jednoznacznie przybliżyć z dowolną dokładnością za pomocą wielomianu. Czyli jeżeli mamy funkcję ciągłą i mamy zadany jakiś epsilon, to istnieje taki wielomian, że norma supremum różnicy f i ten wielomian jest mniejsza niż z góry zadany epsilon. Można sobie zatem wyobrazić, że chcemy jako ten wielomiany w tym twierdzeniu Weierstrasa użyć wielomianów interpolacyjnych, które poznaliśmy na poprzednim wykładzie. Zobaczmy to na pewnym przykładzie, który ilustruje problemy z tym podejściem. Rozważmy funkcję fi, która jest bardzo prostą, bardzo porządną funkcją wymierną na przedziale zwartym od minus 1 do 1. Funkcja fi jest zadana w ten sposób, że to jest 1 przez 25x kwadrat plus 1. No i teraz chcemy konstruować wielomiany interpolacyjne w ten sposób, że wybierzemy sobie równo rozmieszczone punkty od x0 do xn, gdzie x0 to jest lewy koniec przedziału, xn to jest prawy koniec przedziału, no a te pośrednie punkty są rozmieszczone równomiernie wewnątrz tego przedziału. No i w każdym z tych punktów jako tę wartość wielomianu interpolacyjnego przyjmiemy wartość funkcji fi. No i możemy mieć nadzieję, że może w ten sposób znajdziemy takie wielomiany interpolacyjne, możemy mieć nadzieję, będą
przybliżały tą naszą funkcję fi, czyli tą naszą funkcję wymierną, w ten sposób przybliżylibyśmy wielomianami. No popatrzmy, jak to będzie wyglądało dla pewnych no, kilku wartości liczby n. No jeżeli weźmiemy sobie cztery punkty interpolacyjne, czyli w tym miejscu jest punkt, czyli minus 1 to jest x0, tutaj jest x1, tutaj jest x2, no i tu jedynka to jest x3. Mamy cztery równo rozmieszczone punkty, czyli w odległości no, co dwie trzecie od siebie. No to wielomian interpolacyjny wygląda tak, jak tutaj przedstawiliśmy. To jest ten wielomian F3 i jego wykres to jest ta niebieska linia. No, możemy sobie wyobrazić, że teraz jeżeli zwiększymy liczbę punktów interpolacyjnych, czyli ten wielomian kolejny będzie w większej liczbie punktów równy naszej funkcji, no to możemy mieć nadzieję, że w takim razie tam przybliżenie tej funkcji będzie lepsze. No to rozważmy wielomian F5, który interpoluje naszą funkcję w pięciu kolejnych punktach, czyli znowuż tutaj mamy x0, tutaj mamy w tym miejscu będzie x1, tutaj jest x2, tu jest x3, tutaj mamy x4, no i y1 to jest x5. Znowuż mamy równo rozmieszczone co jedną trzecią. No, może się wydawać, że jest to lepiej, no ale w takim razie no, spróbujmy zwiększyć tą liczbę punktów interpolacyjnych jeszcze bardziej. No, dla dziesiątki już mamy coś takiego. Tutaj zaczynamy dostrzegać, że to jakoś tak dosyć mocno wystaje poniżej osi, podczas kiedy nasza funkcja na przedziale minus 1, 1 jest dodatnia, ona jest w ogóle zawsze dodatnia. No a co się stanie, jak jeszcze bardziej zwiększymy liczbę punktów interpolacyjnych? No dla dwudziestki no, dostajemy wielomian bardzo wysoki, bardzo taki duży, który już się nie mieści na ekranie. On jest 14 stopnia, wbrew pozorom, mimo że mamy 21 punktów interpolacyjnych, czyli należałoby oczekiwać, czyli zgodnie z twierdzeniem Lagrange'a, wielomian interpolacyjny jest wyznaczony jednoznacznie i ma stopień nie większy niż 20, no to w tym momencie on ma w rzeczywistości stopień 14, te 6 najwyższych współczynników okazało się być zerem. No i ten wielomian interpolacyjny, wykres tego wielomianu interpolacyjnego wygląda w ten sposób. No widzimy, że od środkowej części to on nawet dosyć dobrze interpoluje naszą funkcję, no ale na zewnątrz, blisko krawędzi przedziału, no ten wielomian jest bardzo, bardzo odległy od naszej funkcji. Da się wręcz pokazać, że wraz ze wzrostem tej liczby n, wraz ze wzrostem liczby tych węzłów interpolacyjnych, norma supremum wcale nie zmierza do zera. Ona jest rozbieżna do nieskończoności. Czyli te funkcje, kolejne wielomiany interpolacyjne wcale nie przybliżają naszej funkcji coraz lepiej. One są od tej funkcji coraz bardziej odległe. I to na zasadzie każdy możliwy sposób pomiaru. Czy właśnie, tak jak po lewej stronie ten wzór mówi, granica normy supremum po właśnie odległości f od fi od kolejnych wielomianów interpolacyjnych jest nieskończona. Tak samo granica całki z wartości bezwzględnej różnicy tych funkcji, czyli pole powierzchni tego obszaru tutaj zaznaczonego na szaro, tego zakolorowanego obszaru. Pole powierzchni tego obszaru też dąży do nieskończoności. Czyli te wielomiany interpolacyjne są coraz gorsze, coraz gorzej przybliżają naszą funkcję. To ten fakt nazywa się zjawiskiem Runga, fenomenem Runga, czyli zazwyczaj wyraża się go w ten sposób, że wraz ze wzrostem indeksu, wraz ze wzrostem liczby punktów interpolacyjnych, wielomian interpolacyjny o równomiernie rozmieszczonych węzłach
ma coraz większe oscylacje. Pamiętamy, że tutaj założyliśmy, że te punkty X i są rozmieszczone równomiernie. No i to doprowadziło do tego, że te wielomiany coraz gorzej interpolują naszą wyjściową funkcję. Aby znaleźć jakiś sposób rozwiązania tego problemu, poprawy tej aproksymacji za pomocą wielomianu interpolacyjnego, kluczem dla naszych rozważań będzie następująca uwaga. Czyli tak jak przed chwilą, mamy pewną funkcję fi klasy co najmniej cn plus 1, czyli jest n plus 1 krotnie różniczkowalna i wszystkie te pochodne są ciągłe aż do n plus 1. Funkcja jest określona na przedziale zwartym od minus 1 do 1, ma wartości rzeczywiste i w tym przedziale mamy jakoś rozmieszczone te punkty, w których będziemy tą funkcję interpolować. Mamy n plus 1 takich punktów i fn to jest właśnie ten wielomian interpolacyjny, ten wielomian, który w punktach x i przyjmuje wartości fi od x i. Dodatkowo skonstruujmy wielomian omega, to jest ten wielomian, który na poprzednim wykładzie omawiając metodę Newtona nazywaliśmy omega n. To jest wielomian omega n plus 1 w metodzie Newtona, on był oznaczony. To jest wielomian, który ma unormowany, który ma pierwiastki od x0 do xn. Jeżeli teraz przez m duże oznaczymy normę supremum po przedziale od minus 1 do 1 z n plus pierwszej pochodnej funkcji fi, to okazuje się, że odległość w sensie normy supremum, odległość między funkcją fi a wielomianem interpolacyjnym można oszacować z góry przez takie wyrażenie m razy norma z omegi przez n plus 1 silnia. No, należałoby udowodnić tą uwagę. No, funkcja fi jest dana. Punkty x0 do xn są ustalone, w związku z czym wielomian interpolacyjny f też jest ustalony. Ustalmy liczbę rzeczywistą d. Liczbę rzeczywistą. I zdefiniujmy funkcję pomocniczą delta funkcja. Pomocnicza delta to będzie z definicji fi minus fn minus ten wielomian interpolacyjny plus d razy ten omega n plus 1. Czyli inaczej mówiąc, z tego wynika, że delta w punkcie t to jest fi od t minus fn od t dodać d razy iloczyn po i mniejszych bądź równych od n t minus x i. Specjalnie używam tutaj zmiennej t, dlatego że na x-a będziemy mieli za chwilę inne zastosowanie. Zauważmy dwie rzeczy od razu. Obserwacja. Po pierwsze, ponieważ z założenia fi było klasy cn plus 1 na przedziale minus 1, 1 była funkcją klasy cn plus 1. No, wielomian jest klasy, jest funkcją analityczną, klasy cn jest skończoność, czyli tu mamy zarówno w tym miejscu mamy do czynienia z wielomianem, jak i w tym miejscu mamy do czynienia z wielomianem, czyli są to obie funkcje klasy cn jest skończoność. Skoro zatem klasa
funkcji delta zależy tylko i wyłącznie od klasy phi, czyli w takim razie delta ma tą samą klasę co funkcja phi, czyli delta też należy do klasy, też ma klasę n plus 1. Też należy do zbioru Cn plus 1 od minus 1 do 1. Też jest n plus 1 krotnie różniczkowalna i wszystkie te jej pochodne do n plus 1 włącznie są funkcjami ciągłymi. To jest pierwsza rzecz, którą zauważyliśmy. Druga rzecz, którą warto byłoby zauważyć, ile wynosi delta od xi. Delta od xi, no to byłoby phi od xi minus fn od xi plus d razy, może żebyśmy tutaj nie uniknęli konfliktu oznaczeń, bo niech to będzie delta od xj w punkcie xj razy iloczyn po i mniejszych bądź równych od n, xj minus xi. No ale wiemy, że fn w punkcie xj to jest wieloma interpolacyjna, w związku z czym w punkcie xj ma wartość phi od xj, czyli mamy 0, czyli wszystkie te punkty od x0 do xn są miejscami zerowymi naszej funkcji. Funkcja delta zależy od tego parametru d. No i teraz załóżmy, chcemy tak dobrać parametr d. Dobieramy d rzeczywisty tak, żeby nasza funkcja miała jeszcze jeden dodatkowy pierwiastek. Już widzimy, że we wszystkie x i j są pierwiastkami. Tak, żeby istniało jakieś x należące do minus 1, 1, ale różne od wszystkich xj. X różne od xj dla jotów mniejszych bądź równych od n, takie, że delta od x jest równa 0. No, co by to oznaczało? Oznaczałoby to tyle, że no, jeżeli to ma być 0, no to jest w takim razie phi od x minus fn od x plus d razy omega od x, to z tego możemy wyliczyć d, to z tego wynika, że d jest równe fn od x minus phi od x przez omega od x. Xi i zeta to będą dwoma sąsiednimi elementami ze zbioru x0 aż do xn. Takie, że pomiędzy nimi żaden z tych elementów nie leży, czyli takie, że xi jest różne od zeta, są dwa różne elementy i ani x, ani żaden xj nie należy do przedziału od xi do zeta. Możemy sobie założyć, że xi jest mniejsze, czyli że to jest lewy koniec tego przedziału dla j mniejszych bądź równych od n. Czyli są dwa sąsiednie pierwiastki tej funkcji delta. No to teraz, czyli mamy tak, delta od xi jest równe delta od zeta jest równe 0. No to stwierdzenia Rolla o wartości średniej wynika, że istnieje jakiś element, powiedzmy eta, należący do przedziału xi zeta. No to on nie może być żadnym z tych x'ów,
bo w tym przedziale żadnego z tych x-ów nie ma, taki, że delta prim od eta jest równy 0. No czyli w szczególności z tego wynika, że delta prim ma, no delta miała n plus 2 pierwiastki, miała pierwiastki od 0 do, od x0 do xn oraz x. Czyli między każdymi dwoma tymi pierwiastkami pokazaliśmy, że delta prim też posiada pierwiastek. Czyli delta prim posiada pierwiastek pomiędzy każdymi dwoma pierwiastkami delty. Ponieważ delta miała n plus 2 pierwiastki, no to delta prim ma n plus 1 pierwiastków na tym przedziale. Ma n plus 1 pierwiastków. No to analogicznie ten sam argument pokazuje, że delta bis ma n pierwiastków. No i kontynuując przez prostą indukcję pokazujemy, że kata pochodna delty ma n plus 2 minus k pierwiastków. No to dalej kontynuując te rozważania, w szczególności n, delta jest z klasy Cn plus 1, czyli istnieje n plus pierwsza pochodna. N plus pierwsza pochodna ma, znaczy tutaj jest co najmniej n plus 1 pierwiastków, bo nie wiemy, czy nie istnieją jakieś większe, co najmniej n. Co najmniej n plus 2 minus k, czyli n plus 2 minus n plus 1, n plus 2 ma co najmniej n plus 2 minus n minus 1, czyli co najmniej jeden pierwiastek. Czyli pokazaliśmy, że delta n plus pierwsza pochodna delty ma pierwiastek. Ma pierwiastek. Tak, to właśnie wykazaliśmy. No ale jednocześnie my mamy ten wzór na deltę ciągle na tablicy. Delta to było, tutaj mamy delta to było fi minus fn plus d razy omega. Fn jest wielomianem. Czyli fn, n plus pierwsza pochodna musi być zerem. Fn jest wielomianem stopnia n. Stopień wielomianu f jest mniejszy bądź równy od n. Fn jest mniejszy bądź równy od n. Czyli z tego wynika, że fn, n plus pierwsza pochodna jest równa 0. Z kolei, jeżeli policzymy sobie n plus pierwszą pochodną omegi, omega n plus pierwsza pochodna, no ten wielomian ma n plus pierwszy stopień. N plus pierwsza pochodna wielomianu omega to jest po prostu n plus 1 silnia. To jest iloczyn kolejnych potęg, które tam się pojawiały, czyli od n plus pierwsza potęga, potem n ta potęga i tak dalej, pomnożyliśmy przy liczeniu kolejnych pochodnych, czyli jak się to wymnożyło, mamy n plus 1 silnia. Czyli jak się te dwie rzeczy połączy ze sobą, no to widzimy, że n plus pierwsza pochodna delty, n plus pierwsza pochodna delty, to jest n plus pierwsza pochodna fi plus d razy n plus 1 silnia. Niech teraz dodatkową zmienną musimy wprowadzić, jakieś oznaczenie musimy wprowadzić. Niech alfa będzie pierwiastkiem
pierwiastkiem tej n plus pierwszej pochodnej delty, no to wiemy już, że istnieje, w związku z czym stosując ten powyższy wzór dostajemy, że ten współczynnik d to jest minus fi n plus pierwsza pochodna w punkcie alfa dzielone przez n plus 1 silnia. Że to jest nasz drugi wzór. Oznaczmy sobie ten wzór przez gwiazdkę. I teraz cofnijmy się na wcześniejszego wzoru na D, który mieliśmy tutaj wyznaczony. Tutaj mieliśmy inny wzór na D. Oznaczmy go sobie przez dwie gwiazdki. No to możemy teraz te dwa wzory połączyć ze sobą. Czyli z gwiazdki i dwóch gwiazdek możemy się pozbyć w tym wszystkim wzoru na D. Otrzymujemy następujący wynik. Fn od x minus fi od x dzielone przez omega od x. To było minus d. No a to było d, a możemy porównać z tym. To jest w takim razie minus fi n plus 1 od alfa przez n plus 1 silnia. Przypomnijmy, że zgodnie z założeniem m to było supremum, wartości bezwzględnej w n plus pierwszej pochodnej i od n plus 1. No, tam jakiegoś parametru t. W związku z czym, jeżeli teraz to wykorzystamy, te dwa fakty, możemy w takim razie, uzmienniając tego x-a, uzmienniając ten parametr x-a, myśmy specjalnie go wprowadzili po drodze jako dodatkowy element, dlatego początkowo tą zmienną nazwałem t, dlatego że to x wprowadziliśmy jako parametr, który teraz uzmienniamy, w związku z czym możemy napisać, że odległość fn od fi albo fi od fn, to jest obojętnie, czyli fi minus fn. Jak policzymy supremum po dziedzinie, czyli odległość w normie supremum, w takim razie jest mniejsza bądź równa. Tu to jest oszacowane przez m. Omegę stąd przenosimy na drugą stronę, czyli w takim razie to będzie m razy norma supremum z omegi dzielona przez n plus 1 silnia. No i to jest ten wzór, który należało udowodnić. To jest teza naszego twierdzenia, czyli udowodniliśmy nasze twierdzenie. Koniec dowodu. No to popatrzyjmy się teraz dokładnie tej formule, temu oszacowaniu, które wyprowadziliśmy. Liczba m, ta m to jest stała. Ona zależy tylko i wyłącznie od funkcji fi. Funkcja fi jest dana, w związku z czym nie mamy żadnego wpływu na fi, nie mamy zatem żadnego wpływu na m. N plus 1 silnia to też jest stała, na to nie mamy też żadnego wpływu. Na to, na co możemy mieć wpływ, to jest te supremum z omegi. Zapamiętamy, że omega zależała tylko i wyłącznie od
rozmieszczenia tych węzłów interpolacyjnych. Zależała tylko i wyłącznie od rozmieszczenia tych punktów x0 do xn. Myśmy w tym przykładzie, w tym zjawisku Runga mieli te punkty x0 do xn rozmieszczone równomiernie. Możemy natomiast poszukać takiego rozmieszczenia tych węzłów interpolacyjnych, aby wartość tej omegi, wartość tego supremum, to norma supremum tej omegi była możliwie najmniejsza. I do tego celu służą wielomiany Trzebyszewa. Mianowicie zachodzi następujące twierdzenie. Twierdzenie nie jest nowe, twierdzenie z połowy XIX wieku. Mianowicie istnieje dokładnie jeden wielomian rzeczywisty stopnia n, którego norma supremum jest najmniejsza spośród wszystkich wielomianów unormowanych stopnia n. Czyli istnieje dokładnie jeden wielomian, który ma, spośród oczywiście wielomianów unormowanych, bo no nie ma sensu rozważać wszystkich wielomianów, bo wiadomo, że przemnożenie przez czynnik stały wyciągamy przed normę z modułem, czyli wybieramy wielomiany unormowane i wśród tych wielomianów unormowanych istnieje dokładnie jeden wielomian o najmniejszej normie. Mało tego, ten wielomian jest explicite znany, można go napisać jawnym wzorem. Wielomian T jest w postaci kosinus z n razy arcus kosinus x dzielone przez 2 do potęgi n minus 1. I na przedziale od minus 1 do 1 norma tego wielomianu wynosi 1 przez 2 do potęgi n minus 1. Wielomiany z tego twierdzenia nazywane są wielomianami Trzebyszewa pierwszego rodzaju, dokładnie wielomiany po pomnożeniu przez 2 do n minus 1. Ten wielomian T, który był w twierdzeniu, był unormowany. Jak go pomnożymy przez 2 do potęgi n minus 1, to taki wielomian nazywamy wielomianem Trzebyszewa pierwszego rodzaju stopnia n i oznaczamy przez Tn. Mamy tutaj co prawda jawny wzór na wielomian Trzebyszewa pierwszego rodzaju, ale ten wzór używa funkcji zarówno trygonometrycznej, jak i funkcji arcus cosinus. Okazuje się, że istnieje prostszy sposób wyrażenia wielomianów Trzebyszewa pierwszego rodzaju, a mianowicie zachodzi następujące twierdzenie. Wielomian Trzebyszewa, to pierwsze dwa wielomiany to jest 1 i 2, natomiast na pozostałe mamy formułę rekurencyjną. Wielomian Trzebyszewa pierwszego rodzaju to jest 2 razy x wielomian poprzedni odjąć wielomian jeszcze wcześniejszy. No, jak zwykle prowadzimy dowód tej uwagi. Mamy pokazać taką tożsamość rekurencyjną. W tym celu wykorzystamy znany ze szkoły średniej wzór na kosinus sumy. Przypomnijmy, że kosinus alfa plus beta to jest kosinus kosinus minus sinus sinus. To jest kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta minus sinus alfa sinus beta. W takim razie możemy to wykorzystać, żeby wyrazić kosinus k razy alfa. Kosinus k razy alfa, no to będzie kosinus kosinus 2 alfa razy kosinus k minus 2 alfa, no i odjąć sinusy, minus sinus alfa razy sinus k minus 2 alfa. To dalej możemy napisać
Teraz wiemy, że kosinus, to ten sam wzór korzystamy tylko teraz dla kosinusa 2 alfa, czyli to jest 2 kosinus kwadrat alfa minus 1, wzór na kosinus kąta podwojonego. No, drugie wyrażenie na razie przepisujemy bez zmian, ono się tam oczywiście pojawia w tym tk minus 2, czyli to będzie kosinus k minus 2 razy alfa. Przepraszam, tu jeszcze było sinus 2 alfa, którego zjadłem. Na sinus 2 alfa to jest 2 sinus alfa kosinus alfa, czyli tu mamy 2 sinus alfa kosinus alfa i jeszcze sinus k minus 2 alfa. Sinus k minus 2 alfa. Spróbujmy trochę uporządkować ten wzór. Popatrzmy, że kosinus występuje tutaj i tutaj. Możemy go wyciągnąć przed nawias. 2 razy kosinus alfa. W nawiasie zostaje nam no jeden kosinus został, bo mieliśmy kosinus kwadrat, razy kosinus k minus 2 alfa. A z drugiego nawiasu mamy sinus alfa razy sinus k minus 2 alfa. No jeszcze za nawiasem został nam jeden kosinus k minus 2 alfa, w związku z tym, który tam był mnożony razy minus 1, czyli tu mamy kosinus k minus 2 razy alfa. Popatrzmy na to, co mamy w nawiasie. Tutaj zawartość tego nawiasu to jest nic innego, tylko skorzystając dokładnie z tego samego wzoru, co przed chwilą. Z tego wzoru korzystając widzimy, że to jest po prostu kosinus k minus 1 alfa, czyli możemy napisać, że to jest 2 kosinus alfa razy kosinus k minus 1 razy alfa. No, minus to, co było za nawiasem, zostaje. Teraz popatrzmy na ten i ten fragment naszego równania. Przepiszmy to jako oddzielną tożsamość, przepiszmy tą tożsamość, którą pokazaliśmy, czyli kosinus k razy alfa jest równe 2 kosinus alfa razy kosinus k minus 1 alfa minus kosinus k minus 2 razy alfa. No i znowuż popatrzmy na naszą definicję wielomianu Czebyszewa. W tym naszym wzorze podstawmy w miejsce alfy arcus cosinus x. No w takim razie wyrażenie po lewej stronie to jest nic innego, tylko po prostu tk. Po prawej stronie mamy 2 razy cosinus, arcus cosinus się zniosą, zostaje 2x. Następnie tutaj będziemy mieli kosinus k minus 1 razy arcus kosinus, czyli to będzie tk minus 1. Tk minus 1 minus. Natomiast tutaj mamy kosinus k minus 2 razy arcus kosinus, czyli zgodnie ze wzorem to będzie tk minus 2. Czyli pokazaliśmy dokładnie to, co mieliśmy pokazać. Pokazaliśmy formułę rekurencyjną wielomianu Czebyszewa. Możemy za pomocą tej formuły wyliczyć kilka pierwszych wielomianów, powiedzmy pierwszych 10 wielomianów Czebyszewa. No, T0 to jest 1, T1 to jest x. No teraz jak policzymy sobie powiedzmy T2, policzmy T2, T2 to będzie 2 razy x. T1 to było x, T0 to była 1, czyli dostajemy 2x kwadrat minus 1. Analogiczny sposób możemy wyliczyć kolejne, powiedzmy T3 to będzie 2x, T2 minus T1 to będzie 2 razy x razy 2x kwadrat minus 1
No to minus x, czyli to wynosi tak 4 x do trzeciej, teraz mamy 2x, minus 2x minus x, czyli minus 3x. No i analogicznie liczymy dalsze wielomiany Czebyszewa. Kolejne tutaj aż do 9 wielomianu Czebyszewa widzicie Państwo na slajdzie. Także widzimy, że kolejne wielomiany Czebyszewa mamy dane takim wzorem. Warto zauważyć, że współczynniki wiodące to są kolejne potęgi dwójki. Wielomiany Czebyszewa, no wprost z definicji, bezpośrednio przypominamy, jak mieliśmy definicję wielomianu Czebyszewa, to było cosinus n razy arcus cosinus, no, w związku z czym bezpośrednio z tego widzimy, że pierwiastkami wielomianu Czebyszewa są elementy postaci cosinus 2j plus 1 przez 2 razy pi. Te elementy nazywamy tak zwanymi węzłami czy punktami Czebyszewa. I możemy bezpośrednio, znaczy możemy po prostu za pomocą komputera wyliczyć sobie te pierwiastki tych pierwszych 10 wielomianu Czebyszewa. No, wieloman stały równy 1 nie ma pierwiastka. Wielomian x ma pierwiastek w zerze. No i kolejne wielomiany za pomocą powyższego, z poprzedniego wzoru możemy za pomocą funkcji trygonometrycznych wyliczyć. Tu mamy wyznaczone pierwiastki wielomianów Czebyszewa do 9 stopnia włącznie. Wróćmy zatem na moment do twierdzenia Czebyszewa. Twierdzenie to mówiło, że ten wielomian Czebyszewa podzielony przez 2 do n minus pierwszej ma najmniejszą normę z wszystkich wielomianów stopnia n. Co więcej, ta uwaga mówiła, że odległość fi od wielomianu interpolującego ją w tych punktach x0 do xn jest oszacowana z góry przez to omega razy n plus 1. Czyli teraz ten wyraz wyraziliśmy za pomocą w twierdzeniu Czebyszewa tą normę supremum z omegi znaleźliśmy za pomocą twierdzenia Czebyszewa i wiemy, że ona wynosi 1 przez 2 do n minus 1. Zatem podstawiając tą normę do naszej uwagi, dostępujemy następujący wniosek. Jeżeli mamy jakąkolwiek funkcję na przedziale, na razie powiedzmy minus 1, 1 i interpolujemy ją w węzłach Czebyszewa, czyli teraz x0 do xn to są po prostu węzły Czebyszewa, to odległość fi od fn w normie supremum jest oszacowana z góry przez m, co jest stałą, razy dzielone przez 2 do n tej razy n plus 1 silnia. Jak widać, ponieważ m jest stałą, więc ten ułamek bardzo szybko zmierza do zera. Jeżeli nasza funkcja fi jest zadana nie na przedziale minus 1, 1, tylko na jakimkolwiek przedziale od a do b, no to jesteśmy to w stanie zastąpić po prostu naszej obserwacji podstawiamy funkcję, która x-owi przyporządkowuje 2x minus a minus b przez a minus b. Jak rozważymy taką funkcję, to minus 1 odpowiada wtedy a, 1 odpowiada b. W związku z czym zamieniamy te punkty, te węzły Czebyszewa zamieniamy na punkty naszego przedziału AB, ale rozmieszczony właśnie zgodnie z tym schematem Czebyszewa. Po prostu za pomocą tej funkcji liniowej zamieniamy nasz przedział AB w przedział minus 1, 1. No i możemy teraz korzystać z
stwierdzenia Szczebyszewa w połączeniu z tą wcześniejszą uwagą, no i widzimy, że odległość od naszego wielomianu interpolacyjnego od funkcji fi jest oszacowana z góry przez takie wyrażenie, które jest bardzo szybko zbieżne do zera. No i zobaczmy to na przykładzie. Wróćmy do tego samego przykładu, który mieliśmy na początku naszego dzisiejszego wykładu, czyli funkcja wymierna 1 przez 25x kwadrat plus 1. Na początku wykładu ją interpolowaliśmy w węzłach równomiernie rozmieszczonych i widzieliśmy, że ta interpolacja była, że te wielomiany interpolacyjne nie nadawały się do tego, żeby tą funkcję przybliżać. One były w normie supremum, były coraz dalsze od tej funkcji. Teraz skonstruujmy wielomiany interpolacyjne, ale interpolujące tą funkcję w węzłach Czebyszewa. No i czyli x0 do xn będą węzłami Czebyszewa wyliczonymi, tam przed chwilą mieliśmy je w tabeli i w tych punktach interpolujemy naszą funkcję. W związku z czym, jeżeli weźmiemy sobie cztery takie węzły Czebyszewa, no to różnica nie jest. Ta funkcja wygląda bardzo podobnie jak przed chwilą. Dla pięciu węzłów Czebyszewa, no już mamy tą przewagę, że widzimy, że ta funkcja nie spada poniżej zera. Dla 10 węzłów Czebyszewa, to już widzimy, że ta funkcja jest bardziej zbliżona niż ten wielomian przy równo rozmieszczonych węzłach. Dla 20 węzłów Czebyszewa, no widzimy, że to już w tej chwili bardzo wyraźnie, tak optycznie widzimy, że ten wielomian o wiele lepiej interpoluje, aproksymuje tą funkcję, o wiele lepiej aproksymuje tą funkcję niż ten wielomian interpolacyjny z równo rozmieszczonymi węzłami. W istocie można pokazać, zresztą z tego, co policzyliśmy, wynika natychmiast, że granica normy supremum φ minus fn zmierza do zera, dlatego że jest ograniczona z góry przez ciąg zbieżny. Czyli mamy, jeżeli policzylibyśmy sobie φ minus fn normę supremum i przeszlibyśmy z granicą do nieskończoności, no to jest, to widzimy, że to coś jest z jednej strony większe bądź równe od zera, z drugiej strony mniejsze bądź równe od m przez 2 do n tej razy n minus n plus 1 silnia. M jest stałą, w związku z czym to zmierza do zera. No, zero oczywiście zmierza do zera. W związku z czym stwierdzenia o trzech ciągach tutaj też dostajemy 0, czyli pokazaliśmy, że faktycznie to wyrażenie jest zbieżne. Czyli te wielomiany interpolacyjne aproksymują naszą funkcję fi z dowolnie zadaną dokładnością. Oczywiście jak chcemy określoną dokładność, no to musimy znaleźć odpowiednio wysokie n. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy wykład. Bardzo wszystkim dziękuję za udział w zajęciach. Na kolejnym wykładzie za tydzień kontynuujemy tą samą tematykę, problem interpolacji, natomiast podniesiemy odrobinę poprzeczkę i zamiast zajmować się interpolacją funkcją wielomianową, będziemy mówili o interpolacji za pomocą funkcji kawałkami wielomianowej, czyli będziemy mieli do czynienia nie z jednym wielomianem, ale ze skończoną ilością wielomianów na każdym przedziale. Będziemy rozważali inny wielomian. To za tydzień. Serdecznie wszystkich zapraszam na kolejny wykład.